Proszę o spokój. Otwieram obrady 35. sesji Rady Powiatu Wolszczyńskiego. Witam radnych oraz zaproszonych gości w osobach pana burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, przewodniczącego Rady Miejskiej pana Jarosława Adamczaka. Witam panią Dominikę Kmet, powiatowego lekarza weterynarii, panią Lidię Quinto, dyrektora powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, pana Rafała Kociębę, komendanta Państwowej Straży Pożarnej, pana Roberta Beckera, komendanta powiatowej komendy policji. Witam również kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników wydziałów, panią skarbnik, pana sekretarza nie widzę i serdecznie witam również przedstawicieli mediów, również wszystkich tych, których przez niedopatrzenie nie wymieniłem. Stwierdzam, że w sesji bierze udział 15 radnych. W tym składzie Rada jest władna prowadzić obrady i podejmować uchwały. Na dzień dzisiejszy Rada Powiatu Wolszczyńskiego posiada 16-osobowy skład. Uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o wygaśnięciu mandatu radnego pana Jana Aleksandra Koziołka. Dalsze czynności związane z obsadzeniem mandatu prowadzi komisarz wyborczy w Lesznie. W punkcie drugim mamy przyjęcie porządku obrad. Szanowni radni, w materiałach sesyjnych otrzymaliście państwo projekt porządku obrad. Czy do tak przedstawionego porządku obrad ktoś z radnych z zarządu chciałby wnieść propozycję? Proszę, pan starosta. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Na podstawie artykułu 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym wnoszę o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w bloku 10 podjęcie uchwał w sprawie punktu o treści zmiany uchwały nr 33/2014/2017 z dnia 30 marca 2017 roku Rady Powiatu Wolszczyńskiego w sprawie zamiany nieruchomości. W załączeniu, szanowni państwo, projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki? Proszę, pan radny Antoni Janik. Dziękuję. Wysoka Rado, proponuję rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt. To jest przyjęcie uchwały w sprawie udziału przedstawiciela opozycyjnego klubu radnych w posiedzeniach zarządu powiatu. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby wnieść poprawki do porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania poszczególnych poprawek. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem zmiany w porządku obrad polegający na zmiany uchwały nr 33/2014/2017 z dnia 30 marca 2017 roku Rady Powiatu Wolszczyńskiego w sprawie zmiany nieruchomości zgłoszonej przez pana starostę Janusza Frąckowiaka. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. Druga poprawka jest w bloku uchwał. Podjęcie uchwały o udziale przedstawiciela opozycyjnego klubu radnych poprawka została zgłoszona przez radnego pana Antoniego Janika. Kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały o udziale przedstawiciela opozycyjnego klubu radnych w posiedzeniach zarządu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział
16 radnych, 4 radnych było za przyjęciem projektu uchwały w bloku uchwał, 2 radnych wstrzymało się i 10, przepraszam, i 9 radnych było przeciwko przyjęciu propozycji. W związku z tym porządek obrad został przyjęty. W punkcie 3 dzisiejszej sesji mamy przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Stwierdzam, że do chwili rozpoczęcia 35. sesji Rady Powiatu w Olsztyńskiego nie wpłynęły uwagi radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji. W związku z tym proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, która odbyła się 27 kwietnia 2017 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. W punkcie 4 mamy informację przewodniczącego rady o złożonych interpelacjach na poprzedniej sesji i udzielonych odpowiedziach. Na poprzedniej sesji w dniu 27 kwietnia 2017 roku łącznie złożonych zostało 11 interpelacji i zapytań, które przekazano staroście pismem z dnia 4 maja 2017 roku, numer pisma BR003-19-2017. Odpowiedzi w 10 sprawach udzielone zostały ustnie na sesji w dniu 27 kwietnia tego roku, a jedna sprawa została przekazana według właściwości do Powiatowego Zarządu Dróg i jest w trakcie rozpatrywania. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem starosty nr 50/2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady Powiatu w Olsztyńskiego. W punkcie 5 mamy interpelacja i zapytania radnych. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Przypominam, że od 4 maja bieżącego roku obowiązuje uchwalony przez Radę nowy statut powiatu. Zgodnie z paragrafem 30 ust. 4 statutu interpelacje składa się w formie pisemnej przewodniczącemu rady według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do statutu. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi. Treść składanej interpelacji radny odczytuje na sesji. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 statutu zapytania formułowane są pisemnie do przewodniczącego lub ustnie w trakcie sesji rady. Także proszę stosować się do tego rodzaju zapisu w statucie, który żeśmy uchwalili i który nas obowiązuje. Proszę, pan radny Antoni Janik. Dziękuję. Wysoka Rado, mam pytania od mieszkańców. Pytania do pana starosty. Prasa donosi o kolejnym skandalu w szpitalu. Mieszkańcy oczekują na wyjaśnienia w tej sprawie. Proszę przybliżyć okoliczności, w jakich doszło do nieprzyjęcia pacjenta w tak poważnym stanie i co skutkowało ostatecznie zgonem. Drugie pytanie dotyczące Izby Przyjęć. 6 maja, to była sobota, godziny przedpołudniowe, na Izbie Przyjęć nie było lekarza. Pielęgniarka wydawała pacjentom karteczki, kierując na poszczególne oddziały pacjentów bez wstępnego rozpoznania przez lekarza. Trzecie pytanie. Ile pieniędzy wydano na inwestycje
z budżetu powiatu w poszczególnych gminach, począwszy od początku naszej kadencji, obecnej kadencji. Proszę o odpowiedź na piśmie. Wiadomo, że to będzie wymagało opracowania. Kolejne pytanie od mieszkańców. Co z osiedlem Skarbonka? Czy pan starosta był tam i co zamierza zrobić, żeby naprawić błędy urzędników? Dziękuję. Dziękuję uprzejmie panie przewodniczący, panie starosto. Ja na jednej sesji zadałem pytanie na temat stacji dializ. Czy coś się zmieniło, czy coś się robi w tym temacie? Jeżeli tak, to bardzo bym prosił, dlatego że wiele osób jest zainteresowanych tą stacją, żeby nie jeździć do Nowego Tomyśla. Pan dyrektor mówi, że tam poczyni jakieś starania, ale nic nie wiadomo na ten temat. Dlatego bardzo bym prosił krótką informację. Dziękuję. Pan radny Ryszard. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie za pośrednictwem może pana starosty do pana dyrektora szpitala. Czy umowa z firmą Siemens związana z pożyczką w wysokości 10 milionów złotych została podpisana? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę, pan radny Wiesław Janowicz. Za, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przygotowałem jedno zapytanie. Tutaj przy okazji chciałem wykorzystać to, że jest pan burmistrz Wolsztyna oraz pan przewodniczący na sesji. Urząd Miejski Miasta i Gminy Wolsztyn przy ulicy Komorowskiej w Wolsztynie buduje dom dziennego pobytu i chwała tutaj za to. Bodajże w marcu lub w kwietniu lokalne media podjęły temat planowanego przez powiat utworzenia obiektu o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy i poinformowały, że badane są pod uwagę dwie lokalizacje. Pierwsza na terenie gminy Przemęt i druga w Olsztynie w byłym budynku nadleśnictwa pomiędzy kaplicą a parkiem miejskim. Z tego co kojarzę, to jeżeli lokalizacja będzie już pewna, to do wojewody wielkopolskiego trafi stosowny wniosek o utworzenie tego środowiskowego domu samopomocy. Tutaj też przy okazji bardzo pozytywna informacja, ponieważ koszty utworzenia, a potem też działalności w całości pokrywa państwo, budżet państwa. No i tutaj właśnie moje pytania, czy są już podjęte decyzje lokalizacyjne i proszę też o informację, w jaki sposób ma ten środowiskowy dom pomocy funkcjonować. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę, pan radny Janusz Mrozkowiak, następnie pan radny Leszek Grubach. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić trzy interpelacje. Nawiązując troszeczkę do słów tutaj mojego kolegi Wiesława Janowicza, mieszkańcy powiatu nie do końca rozróżniają kompetencje radnych miasta i radnych gminy i bardzo często nawet zwracają się do radnych powiatu z prośbą o interwencję w urzędzie, w urzędach miejskich. Także ja też mam taką interpelację. No w sumie mają prawo. Zwróciła się do mnie mieszkanka ulicy Spokojnej w Olsztynie z prośbą o umieszczenie na tej ulicy progu zwalniającego. Tutaj bardzo proszę Zarząd Powiatu o przekazanie tej interpelacji do Urzędu Miejskiego. Wszystko na piśmie złożyłem, panie starosto, także nie trzeba notować. Druga interpelacja. Chciałbym się odnieść do naszej uchwały z kwietnia ubiegłego roku dotyczącej określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, a szczególnie chciałbym się odnieść tutaj do pracy nauczycieli zespołu szkół zawodowych w soboty i w niedzielę na egzaminach w szkołach zaocznych, za co ci nauczyciele nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. W moim odczuciu jest to niezgodne z kartą nauczyciela, a szczególnie z artykułem 42c ustęp 2 ustęp 3 odnoszącym się do pracy nauczyciela we wszystkie dni tygodnia. W ubiegłym roku odpowiedziano mi na to pytanie zadane podczas sesji, że podyktowane jest to między innymi oszczędnościami w tejże szkole, ale jak się to ma do tego, że szkoła zwróciła do budżetu za ubiegły rok 49 tysięcy? Dlatego proszę Zarząd Powiatu o ponowne rozważenie tej sprawy, aby nauczyciele pracujący w sobotę, w niedzielę otrzymali za te egzaminy stosowne wynagrodzenie.
Trzecia interpelacja i tutaj od razu powiem, panie przewodniczący, jest ona dosyć nietypowa, dlatego że wczoraj zgłosił się do mnie telefonicznie mieszkaniec powiatu, który twierdzi, że w okolicach Chobienic i Belęcina przy głównych drogach, w tym też przy drogach powiatowych, są prawdziwe chaszcze barszczu sosnowskiego. Przypomnę, że do tej sprawy służby w całym kraju podchodzą bardzo poważnie. Znane są przypadki rozległych poparzeń, które mogą zatrzymać krążenie krwi. I jeżeli to jest możliwe, to prosiłbym w miarę możliwości o zdiagnozowanie tego problemu, no i oczywiście rozwiązanie, bo jest tu jakieś tam zagrożenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu, ale tak, jeżeli państwo wsłuchujecie się, nie wszyscy będą. Ta roślina, jeżeli już rośnie w sposób intensywny przy drodze gminnej, przy drodze powiatowej na terenie gminy Siedlec, jeżeli już, to pojedyncze rośliny, ale praktycznie ich nie było. Tak, wynika to z nieznajomości. Druga jest to droga z Godziszewa do Zakrzewa i to jest droga gminna. Dziękuję. Nie. Z roku na rok coraz mniej jest tej rośliny. Proszę, pan Leszek Grubach. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam cztery zapytania. One są bardzo podobne. Chodzi mi, na jakim etapie są inwestycje w miejscowości Błocko, Wola Dąbrowiecka, Adamowo i Gościeszyn. Można to traktować jako jedno, czy jako cztery osobne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Proszę, witamy wśród radnych. Obradujemy w tej chwili w pełnym składzie. Proszę, pan radny Michał Nowak. Tak, ja chciałem tutaj zaznaczyć swoją obecność, podnosząc rękę, ale mam też... Dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę, pan jest starostą służby o przygotowanie odpowiedzi w odpowiednim momencie. Przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. W punkcie szóstym mamy informację powiatowego lekarza weterynarii w Olsztynie na temat bieżącej działalności inspektoratu. Proszę panią powiatową lekarz, panią Dominikę Kmet. Dzień dobry. Mam przyjemność państwu przedstawić działalność, która jest prowadzona przez powiatowego lekarza weterynarii w Olsztynie od dnia 1 stycznia. Ponieważ od tego dnia objęłam stanowisko na tym zacnym urzędzie. W związku z powyższym postaram się państwu przybliżyć działanie od 1 stycznia do, powiedzmy, dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi o sytuację w powiecie, to chciałabym państwu przedstawić przede wszystkim działalnością marginalną, wyłączoną lokalną, sprzedażą bezpośrednią, rozwojem domowym zwierząt gospodarskich, nieterminowością zgłoszeń do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą na dzień dzisiejszy też zajmuje się powiatowy lekarz weterynarii. Jeśli chodzi o istotę zjadliwą grypę ptaków w województwie wielkopolskim, było zanotowane 17 stycznia 2017 roku. Tu wyszczególniłam, jakich głównie dotyczyło to ptaków, przede wszystkim kaczek, gęsi, indyków. Ogniska mieliśmy aż do 10 marca 2017 roku, gdzie to ostatnie ognisko decyzją, znaczy rozporządzeniem wojewody zostało wygaszone 19 kwietnia 2017 roku i od tego dnia liczymy, że województwo wielkopolskie jest wolne od wysoce zjadliwej grypy ptaków. W przypadku wysyłek na przykład na kraje trzecie
na Białoruś. Jest informacja, że od tego 19 kwietnia przez 3 miesiące powiat jeszcze nie może wysyłać zwierząt, jak i jaj wylęgowych do, na teren na przykład Białorusi. Wysoce zjadliwa grypa ptaków niestety zrobiła spustoszenie, jeśli chodzi o drób. W sumie zlikwidowano 301 468 sztuk drobiu. Tak jak mówiłam, 19 kwietnia zostało wydane rozporządzenie wojewody wielkopolskiego nr 21 o wygaszeniu ostatniego ogniska choroby. I z czego uważam, możemy być bardzo zadowoleni. Na terenie powiatu wolsztyńskiego nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Przy takim zagęszczeniu, jakie mamy na terenie powiatu drobiu, to jest naprawdę, wydaje mi się, wielkie szczęście. Liczę na to, że w okresie jesiennym tego roku również będziemy mogli mówić o wielkim szczęściu. Jeśli chodzi o afrykański pomór świń, w skrócie ASF, weszło w 14 marca rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu mającego na celu wykrycie zakażenia wirusem wywołującym afrykański pomór i poszerzenie wiedzy na ten temat, na temat tej choroby oraz jej zwalczanie. Oczywiście cały czas obowiązuje rozporządzenie ministra z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Jeżeli chodzi o afrykański pomór, na dzień dzisiejszy mamy aż 306 przypadków afrykańskiego pomoru u dzików. Natomiast ostatnie ognisko, 23 ASF, było u trzody chlewnej i wystąpiło w 2016 roku. Wspomnę tylko, że jeśli chodzi o ten afrykański pomór, co tutaj obrazuje dobrze mapa, jest zlokalizowany głównie w województwie podlaskim. Niestety zahacza również częściowo województwo mazowieckie i lubelskie. Strefy, które Państwo tutaj mają wyszczególnione, niebieski obszar, jest to obszar zagrożenia, czyli tam bezpośrednio występowało ogniska. Czerwony obszar to jest obszar objęty ograniczeniami związanymi z przemieszczeniami trzody chlewnej. Natomiast jeśli chodzi o obszar żółty, jest to obszar ochronny, czyli tam w tym obszarze nie ma ognisk, nie ma podejrzeń, natomiast jest to strefa związana również z ograniczeniami w przypadku przemieszczeń trzody chlewnej. Afrykański pomór. Celem programu jest przeprowadzenie przez inspekcję weterynaryjną kampanii informacyjnej dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także rolników, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa obejmujących rozpowszechnienie informacji o zagrożeniu afrykańskim pomorem, w jaki sposób, aby te podmioty niezwłocznie zawiadomiały o podejrzeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru zgodnie z artykułem 42 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i o sposobie zawiadamiania właściwych organów o podejrzeniu wystąpienia. Również jesteśmy zobowiązani o informowanie o pierwszych objawach zakażenia wirusem ASF, ryzyku, jakie niesie wprowadzenie produktów wieprzowych do gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie, w tym w szczególności wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów pochodzenia wieprzowego spoza tego terytorium. Mam tutaj głównie na myśli osoby, które podróżują na terytorium Białorusi lub w tej chwili Ukrainy. Metodach bezpiecznego uszkodliwienia padłych dzików lub dopuszczalnych sposobów zagospodarowania odstrzelonych dzików, obowiązku zawiadomienia organów inspekcji o każdym znalezieniu padłego dzika, wymaganiach dotyczących bioasekuracji, szkolenia dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz rolników i myśliwych mających za zadanie przekazanie wiedzy na ten temat. W związku z powyższym proszę się nie dziwić władzom samorządowym, że co jakiś czas powiat lekarz wysyła ulotki oraz pisma z prośbą o ich rozpakowanie wśród mieszkańców, gdyż jest to jeden ze sposobów, który umożliwia nam szerzenie właśnie wiedzy na ten temat zgodnie z rozporządzeniem. Na terenie powiatu przeprowadzono szkolenia w niedawnym czasie z zakresu ASF-u dla lekarzy weterynarii, dystrybutorów pasz, zakładów uboju trzody chlewnej, pośredników w obrocie zwierzętami. Kolejne szkolenie akurat w poniedziałek będzie miało miejsce w nadleśnictwie, jest przewidziane dla kół łowieckich z terenu powiatu wolsztyńskiego. Teraz zajmiemy się może nową działalnością, którą mamy możliwość nadzorować. Od 1 stycznia 2017 roku jest możliwość zarejestrowania w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii nowej działalności nadzorowanej, tak zwanej rolniczy handel detaliczny.
Regulacje wprowadza rozporządzenie z 16 grudnia o maksymalnej ilości żywności zbywalnej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania oraz dodatkowo reguluje ten aspekt ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Zmiana tej, ta ustawa wprowadza zmiany na przykład w podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi, że jeżeli chodzi o rolniczy handel detaliczny, jest możliwość uzyskania przychodu 20 tysięcy rocznie ze sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która może być zbywalna w ramach rolniczego handlu detalicznego. A jeśli chodzi o rolniczy handel detaliczny, to produkcja i zbywanie żywności w ramach tego handlu mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów, nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego. Podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej i są w sposób dokumentowany umożliwiający określenie ilości zbywalnej żywności. Nie mogą być one dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa żywność wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego lub wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności. W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób widoczny i czytelny dla konsumenta napis rolniczy handel detaliczny, a dane obejmują na imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu, adres prowadzenia produkcji i weterynaryjny numer identyfikacyjny. Do dnia 24 maja, czyli do dnia wczorajszego, do powiatowego lekarza weterynarii w Olsztynie nie wpłynął żaden wniosek o zarejestrowanie rolniczego handlu detalicznego. Jeśli chodzi o działalność marginalną ograniczoną lokalną, jest to działalność, która regulowana jest z rozporządzenia 2016 roku. Rozporządzenie to określa rodzaj, jaki może być prowadzona działalność, czyli rozbiór mięsa wołowego, wieprzowego i produkcja wyrobów mięsnych, również mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, produkcja produktów mlecznych i produktów jajecznych. Sprzedaż z tej działalności prowadzona jest do konsumenta końcowego lub dostawy tych produktów prowadzone są do innych zakładów prowadzących handel detaliczny i to rozporządzenie właśnie określa maksymalne ilości, jakie osoby mogą wprowadzać w ramach dostaw do innych zakładów. Przykładowo jest to na przykład 1,5 tony mięsa wieprzowego, która może być wprowadzona w obrębie tygodnia do innego z zakładów. Sprzedaż może być prowadzona na obszarze województwa lub sąsiednich województw. Świeże mięso przeznaczone do rozbioru lub produkcji surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego, produktów mięsnych, a także produktów rybołówstwa, jaja, surowe mleko oraz siara przeznaczone do obróbki wstępnego przetwarzania lub przetwarzania w ramach działalności marginalnej ograniczonej lokalnej powinny być w przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni. Jeżeli chodzi o świeże mięso z drobiu i zajęczaków, mogą one być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźnie lub w gospodarstwie. Rozporządzenie z 2015 roku reguluje nam sprzedaż bezpośrednią, która tutaj dopuszcza przetwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego i dopuszcza do sprzedaży tusze lub podroby pozyskane z uboju w gospodarstwie, tusze lub podroby pozyskane ze zajęczaków, tusze pozyskane z kół łowieckich, ze zwierzyny grubej, łownej i drobnej i po odstrzale wykonanym zgodnie z przepisami oczywiście prawa łowieckiego. Na terenie naszego powiatu nie ma zarejestrowanej sprzedaży bezpośredniej dotyczącej zwierząt łownych. Produkty rybołówstwa, żywe ślimaki lądowe, mleko surowe, siara, jaja pozyskane od drobiu i produkty pszczele. Na terenie naszego powiatu bardzo dużą popularnością cieszy się sprzedaż bezpośrednia jaj oraz sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich. Mam tutaj na myśli oczywiście miód. Natomiast pozostałych sprzedaży bezpośrednich w powiecie wolsztyńskim nie mamy zarejestrowanych. Sprzedaż z tej działalności prowadzona jest do konsumenta końcowego. Rozporządzenie określa maksymalne ilości, jakie mogą być wyprodukowane w ciągu roku oraz w ciągu tygodnia. I sprzedaż może być prowadzona też na obszarze województwa lub sąsiednich województw.
Rozporządzenie określa również wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu zajęczaków, zwierząt łownych, mleka, surowego, siary, śmietany, jaj i produktów pszczelich nieprzetworzonych, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów. Jeśli chodzi o ubój zwierząt gospodarskich, rozporządzenie jest wydane z 2010 roku. Rozporządzenie to dopuszcza dokonanie uboju na terenie własnego gospodarstwa lub przez podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw. Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, trzoda chlewna, cielęta do 6 miesiąca życia, owce, kozy z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków w celu produkcji mięsa, jeżeli ubój ma być dokonany na terenie gospodarstwa lub w innym gospodarstwie, w którym zwierzęta były utrzymywane, podmiot prowadzący to gospodarstwo informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju. Te 24 godziny są, jak widać, określone w rozporządzeniu. No, w przypadkach losowych, jeżeli to jest sytuacja niecierpiąca zwłoki lub ze względu na ochronę lub dobrostan zwierzęcia, no, te godziny mogą zostać przez nas przyjęte krótsze. Podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa, zapewnia, że zwierzęta są ubijane niezwłocznie po przybyciu do gospodarstwa. Ubój odbywa się w warunkach zapobiegających zanieczyszczeniu mięsa i podmiot ten prowadzi stosowną ewidencję oraz spełnia wymagania weterynaryjne dotyczące pomieszczeń, w których dokonuje się uboju. Po dokonaniu uboju posiadacz zwierzęcia lub podmiot dokonujący uboju pobiera próby mięsa i przekazuje do badania na obecność włośni. W siedzibie powiatu jest jedna stacja badania mięsa metodą wytrawiania, natomiast urzędowi lekarze weterynarii wykonują badania metodą trychinoskopową. W związku z powyższym obowiązuje wystawienie zaświadczenia o obowiązku wykonania obróbki termicznej mięsa w temperaturze minimum 71 stopni. W przypadku mięsa badanego metodą wytrawiania tego obowiązku nie ma. Jest to związane z tym, że w przypadku metody wytrawiania jesteśmy możemy w tym badaniu stwierdzić obecność wszystkich włośni, natomiast w przypadku badania metodą trychinoskopową nie ma możliwości wykrycia włośnia Trichinella pseudospiralis. W związku z powyższym jedynie obróbka termiczna mięsa, które zostało zbadane metodą trychinoskopową, może uchronić ludzi przed ewentualnym zachorowaniem. To jest zaświadczenie, wzór zaświadczenia, które powinna otrzymać osoba, która dostarcza próbę do badania i jak Państwo widzą, jest również informacja o tym, że powinno być mięso poddane obróbce cieplnej, zapewniającej podgrzanie mięsa do temperatury wewnątrz, wynoszącej co najmniej 71 stopni. Produkty pochodzące z uboju domowego nie mogą trafić na rynek do konsumenta końcowego. Jest to ubój tylko i wyłącznie na użytek własny. Jeżeli chodzi o nieterminowość zgłoszeń do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest to jedna z nowych rzeczy, którą zajmuje się powiatowy lekarz weterynarii. Otrzymujemy z drogą bezpośrednio od wojewódzkiego lekarza weterynarii informacje o ilości przeprowadzanych kontroli w związku z nieterminowością zgłoszeń. Zajmujemy się teraz tylko i wyłącznie nieterminowością zgłoszeń dotyczących trzody chlewnej. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że funkcjonariusze Inspekcji Weterynaryjnej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów mają możliwość nakładania mandatów karnych za poszczególne wykroczenia. Jak tutaj Państwu zaznaczyłam, zgodnie z artykułem 33 ustęp 1 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji, pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii mają prawo nałożyć mandat za nieterminowe zgłoszenie przemieszczeń, urodzeń lub padnięć trzody chlewnej na terenie gospodarstwa. Nieterminowość dotyczy właśnie zgłoszenia urodzeń, padnień i przemieszczeń. Jest to jedna z form kontroli nad przemieszczaniem trzody chlewnej w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Nie ukrywam, że jest to dla nas dodatkowy obowiązek. Niemniej jednak, jak później Państwo zobaczą na końcu w tabeli, mamy bardzo ładną tendencję spadkową, jeśli chodzi o nieterminowość zgłoszeń. Natomiast zgodnie z zarządzeniem drugim z 2017 roku 11 stycznia powiatowy lekarz weterynarii ustalił taryfikator mandatów i każda partia trzody chlewnej nieterminowo zgłoszona w danym roku
Mandat w wysokości jest to 20 zł, natomiast nie, maksymalna wysokość mandatu będzie wynosiła 500 zł. Z tego, co się tak mniej więcej orientujemy, jednak większość tych mandatów jest w granicach 20, maksymalnie 40 zł, chociaż są i osoby, które otrzymały mandat już w wysokości 500 zł. Tak jak tutaj piszę, to w zależności jest od tego, ile tych partii trzody chlewnej było nieterminowo zgłoszonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tutaj mamy tabelę przedstawiającą powiadomienia, które otrzymaliśmy od wojewódzkiego lekarza. Pierwsze powiadomienie była liczba wytypowanych stad 82, skontrolowanych było 81, nałożonych mandatów było 67 na kwotę 4400 zł. W drugiej transzy otrzymaliśmy 33 wytypowane stada, zostało skontrolowanych 31, liczba nałożonych mandatów 29. Trzecią transzę otrzymaliśmy przedwczoraj, jest to 19 gospodarstw. Jeszcze na razie nie skontrolowaliśmy żadnych i nie nałożyliśmy mandatów. Nie ukrywam, że ta tendencja, gdzie jest 82, 33 i 19, bardzo nas satysfakcjonuje, gdyż wskazuje na to, że jednak rolnicy coraz częściej zgłaszają w terminach te przemieszczenia trzody chlewnej i są w stanie nam się wykazać też stosownymi dokumentami podczas kontroli, że zgłaszali przemieszczenia, czy padnięcia, czy urodzenia w terminie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na tym chciałabym zakończyć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję Pani Dominice. I przechodzimy do, w tym punkcie do pytań. Czy ktoś z Państwa radnych, proszę, proszę, chciałby zadać pytanie? Proszę, Pan Radny Janusz Mrozkowiak. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowna Pani, chciałbym się zapytać, nawiązując do znanych i słynnych, coś się chyba z dźwiękiem dzieje. Też informują mnie mieszkańcy, że jest problem z dźwiękiem w relacji z naszej sesji. Ale to już na marginesie. Proszę Pani, chciałbym się zapytać, nawiązując do znanych słów Einsteina, czy może Pani mi powiedzieć, czy są jakieś takie informacje na temat pomoru pszczół? Jaki jest stan właśnie tych rodzin pszczelich na terenie powiatu wolsztyńskiego? Dziękuję. Jeżeli chodzi Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciał zabrać głos w tym momencie? Nie? Proszę o odpowiedź. Jeżeli mogę udzielić odpowiedzi, więc jeśli chodzi o pszczoły, powiem szczerze, że na całe szczęście na terenie powiatu wolsztyńskiego nie odnotowaliśmy żadnych przypadków ani z glińca amerykańskiego. Także ostatni przypadek bodajże był w 2014 roku, w związku z powyższym mam nadzieję, że tak na ten dzień dzisiejszy zostaje. Natomiast patrząc na, no, na sytuację, jaka jest u nas, to mamy bardzo dużo pasiek, które są zarejestrowane ze sprzedażą bezpośrednią. No ale wiem, że hodowcy pszczół, pszczelarze po prostu są osobami odpowiedzialnymi, jakby cokolwiek się działo w obrębie pasieki, na pewno byśmy zostali na ten temat poinformowani. Także zarówno choroby, jak i jakieś zatrucia pszczół na terenie powiatu nie miały miejsca na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie Pani? Proszę, Pan Starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem tutaj podać informacje dwie odnośnie, jeśli chodzi o fonię, to Pan Jan stwierdził, że już w tej chwili funkcjonuje, także można. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą jeszcze pszczół, to będąc Panem Burmistrzem na spotkaniu z towarzystwem zajmującym się pszczołami, to chciałem zaznaczyć, że na stronie powiatu, jak i też gminy jest komunikat dotyczący oprysków w lasach, w rejonach nadleśnictw, które też są jako objęte, jest powiat bursztyński, także też ta informacja do pszczelarzy dotarła. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękujemy. Dziękuję. Pani. Dziękuję. Inspektor. Przechodzimy do punktu 7 dzisiejszego porządku. Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu. Zarządu powiatu i starosty w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowaniem SPZOS do wymogów określonych prawem. Proszę Pana Starostę i później Pana Dyrektora w tym samym punkcie. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Bolsztyńskiego oraz pracy Zarządu Powiatu i starosty w okresie międzysesyjnym od 28 kwietnia do 25 maja bieżącego roku.
okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu odbył 4 posiedzenia. Uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz na poprzedniej sesji starosta przesłał do organów nadzoru Wojewody Wielkopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Treść uchwał jest udostępniona na Biuletynie Informacji Publicznej. Działalność uchwałodawcza. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu podejmował różnego rodzaju uchwały. 4 maja podjęta została uchwała w sprawie określenia wysokości minimalnej stawek opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych oraz uchwała w sprawie określenia miesięcznej stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie powiatu wołoszczyńskiego. Na posiedzeniu 10 maja Zarząd w zakresie swoich uprawnień uchwalił zmiany budżetowe oraz powołał Komitet Organizacyjny Drugich Powiatowych Amatorskich Zawodów w Położeniu. Zawody odbyły się 4 czerwca w Starym Widzimiu w gminie Wolsztyn, na które już serdecznie zapraszam. W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął ocenę zasobów pomocy społecznej dla powiatu wołoszczyńskiego, która następnie została przekazana radnym w materiałach sesyjnych. Sprawy finansowe. Zarząd otrzymał do zapoznania się sprawozdanie F01 SPZO w Wolsztynie za pierwszy kwartał bieżącego roku wraz z załącznikami i analizą sprawozdania przygotowaną przez skarbnika. Materiał przekazano do Komisji Zdrowia. Zarząd zapoznał się z treścią wniosku składanego przez dyrektora Domu Dziecka Droga w Wolsztynie o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod działanie 722 na realizację projektu z 4 zadaniami. Poradnictwo specjalistyczne, warsztaty pod nazwą Odnaleźć siebie, program Szukam swojego talentu, wyjazdy terapeutyczne, szkoleniowe. Tematykę wniosku omawiano z udziałem pana dyrektora Domu Dziecka Pawła Dulko, który także przedstawił zarządowi bieżące informacje związane z funkcjonowaniem placówki. Pozytywnie rozpatrzony został wniosek o dofinansowanie organizowanej w Grójcu Wielkim jubileuszowej 15 Nocy Świętojańskiej. Zarząd podjął decyzję o wsparciu tej imprezy w kwocie 1000 zł na koszty nagłośnienia. Również pozytywnie rozpatrzono wniosek finansowania 13 edycji parafiady regionalnej organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 w Olsztynie. Przyznano kwotę 800 zł. Sprawy przetargów, inwestycji i gospodarki nieruchomościami. Zarząd zapoznał się z informacją Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji dotyczącą inwestycji planowanej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 305 od mostu na południowym kanale Obry do miejscowości Mochy. To jest długość 3,61 km. Zarząd zajął stanowisko, że na początku czerwca bieżącego roku przed rozpoczęciem prac konieczne jest spotkanie informacyjne z mieszkańcami w zakresie zmian w organizacji ruchu na czas trwania inwestycji. Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 3820P na miejscowości Nowa Wieś, Zatoka Autobusowa. Wykonawcą robót była firma budowlana Dromar Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi. 11 maja bieżącego roku Zarząd Powiatu ogłosił trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kościeszyn. Chodzi tutaj o 8 działek. Przetarg odbędzie się w siedzibie starostwa w dniu 12 czerwca bieżącego roku. Na posiedzeniu w dniu 16 maja bieżącego roku Zarząd zapoznał się z wykazem robót drogowych wykonanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w miesiącu kwietniu bieżącego roku. A 23 maja bieżącego roku Zarząd otrzymał informację z Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji na temat przebiegu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych. I tak, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Chobienicach. Wysłano zapytania ofertowe do 6 firm, wpłynęły 2 oferty. Kolejną sprawą jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Boruj. Wysłano zapytania ofertowe dla 6 firm, wpłynęły 2 oferty. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla Domu Dziecka. Wysłano zapytanie ofertowe dla 4 firm, wpłynęła 1 oferta. Budowa chodnika w miejscowości Świętno. Wysłano zapytanie ofertowe do 7 firm. Wpłynęły 2 oferty. Skierowano również pismo do pana burmistrza o partycypację w połowie kosztów tego zadania. Sprawy oświaty, kultury, sportu i turystyki. Na posiedzeniu 10 maja bieżącego roku Zarząd zapoznał się z informacją Wydziału Oświaty na temat przygotowanych dokumentów związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów publicznych szkół lub placówek. W dniu 16 maja Zarząd podjął uchwały dotyczące konkursów na stanowiska dyrektorskie w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych oraz Zespole Szkół Zawodowych. Starosta Wołoszczyński ogłosił konkurs plastyczny pod tytułem Bezpieczne dziecko na drodze, skierowany do dzieci przedszkoli i uczniów szkół podstawowych klas 03.
Pracę można składać do 31 maja bieżącego roku. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody. Kuratorem tego konkursu jest Wydział Komunikacji i tutaj chciałem podziękować za zaangażowanie pani kierownik w tym organizacji tego konkursu. 28 kwietnia bieżącego roku w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wolsztyński z udziałem starosty, wicestarosty i kierownika Wydziału Oświaty odbyły się zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie stypendiów starosty za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe i naukowe w roku szkolnym 2016-2017. 8 maja bieżącego roku w siedzibie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięskich 19 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 25 lat PSP. Profesjonalni, sprawni, pomocni. Gratulacje finalistom etapu powiatowego złożyli starosta olsztyński, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej oraz kierownik Wydziału Oświaty. Tutaj też chciałem podziękować panu komendantowi za zorganizowanie i udział w tym. No, nie ukrywam, że na uczestnikach duże wywarło wrażenie, że mogli zwiedzić całą komendę oczywiście i zobaczyć różnego rodzaju sprzęt, jak i też działania strażaków. Zarząd otrzymał informację z Wydziału Oświaty, że arkusze organizacyjne na rok 2017-2018 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat przesłano do Kuratorium Oświaty i zostały przez ten organ zaopiniowane. 16 maja bieżącego roku w Zespole Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Przemęcie odbyły się powiatowy konkurs recytatorski w języku angielskim pod patronatem starosty powiatowego w Olsztynie. Przedsięwzięcie to miało na celu kształtowanie wrażliwości na poezję angielską, propagowanie pięknego, żywego słowa, zachęcenie uczniów do regularnej pracy nad językiem obcym i wyłonienie dzieci uzdolnionych językowo. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy z rąk starosty, kierownika wydziału i dyrektora szkoły oraz koordynatora konkursu. 18 maja bieżącego roku w Olsztynie odbyły się 17 Regionalne Igrzyska Olimpia Specjalnych. Pan wicestarosta Piotr Krajewski wziął udział w uroczystym otwarciu tej imprezy. 20 maja bieżącego roku rozpoczął się 21 Festiwal Piosenki Religijnej organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Świętnie. Z ramienia powiatu uczestniczył w tym wydarzeniu pan wicestarosta. Od 22 maja bieżącego roku rozpoczął się nabór do szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Pomocą w wyborze jest informator z bieżącą informacją edukacyjną szkół. Warto też przypomnieć, że młodzież z gimnazjów gmin Wolsztyn, Przemyn i Siedlec w dniach 16-17 marca bieżącego roku wzięła udział w objazdówce edukacyjnej. Tutaj w tym miejscu chciałbym też podziękować dyrektorom szkół, którzy też mając na względzie nabór, przygotowali różnego rodzaju materiały promocyjne, czy na Facebooku, czy też na stronach internetowych szkół, jak i też otworzyli szkoły nie tylko dla uczniów z powiatu wolsztyńskiego, ale też powiatów ościennych. Także bardzo dziękuję dyrektorom, którzy się w to zaangażowali i pracownikom szkół. Zadania zdrowia i pomocy rodzinie. Informacje dotyczące procesu dostosowania SPZOS w Olsztynie przedstawi pan dyrektor. 28 kwietnia bieżącego roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z dyrektorami wielopolskich szpitali oraz samorządowcami, aby rozmawiać na temat założeń systemu państwowego szpitalnego dotyczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Uczestniczyłem też w tym spotkaniu. W trakcie posiedzenia w dniu 10 maja bieżącego roku zarządu powiatu udał się z wizytą roboczą do SPZOS w Olsztynie, gdzie zapoznał się z procesem, postępem prac na budowie budynku F. Wizyta była także okazją do spotkania się z dyrekcją i rozmowy z powołanym nowo zastępcą dyrektora SPZOS w Olsztynie do spraw lecznictwa panem doktorem Jackiem Profaską. Także 10 maja bieżącego roku starosta olsztyński zaprosił włodarzy gmin Wolsztyna, Przemętu i Siedlca na spotkanie, które odbyło się również w SPZOS w Olsztynie. Intencją spotkania było również przedstawienie zastępcy dyrektora do spraw medycznych, omówienie postępu prac, jak i też pokazanie włodarzom gmin działań, które są właśnie w tej chwili prowadzone w budynku F, czyli chodzi o kwestię dostosowywania i budowy nowych pomieszczeń w tym obiekcie. Wpłynęła informacja burmistrza Wolsztyna o przekazaniu sprawy nieruchomości na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy do zaopiniowania przez Komisję Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej. 10 maja odbyło się uroczyste otwarcie mieszkania wspomaganego treningowego przeznaczonego dla młodzieży upuszczającej pieczę zastępczą. Wśród zaproszonych gości byłem ja, wicestarosta, kierownicy OPS-ów oraz dyrektor liceum ogłoszącego i domu dziecka.
Lokal, który przeszedł gruntowny remont, jest przeznaczony dla 5 osób. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone i gotowe na przybycie nowych lokatorów. W tym miejscu chciałbym Państwa odesłać do strony internetowej powiatu, abyście Państwo obejrzeli, w jakim standardzie jest ten obiekt i jak jest dostosowany. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor PCPR-u, jak i pracownikom, bo wiem, że nawet włożyli swój prywatny czas na to, aby te pokoje, te pomieszczenia też dostosować. Mówię tu o różnego rodzaju skręceniu mebli, jak i też wyposażeniu tych pomieszczeń. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Dyrektor za to wszystko. Naprawdę robi wrażenie to mieszkanie. Odsyłam Państwa do strony internetowej, jest materiał zdjęciowy. Możemy być z tego dumni. 12 maja bieżącego roku w siedzibie SPZO w Olsztynie starosta wolsztyński uczestniczył w uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Oprócz życzeń i gratulacji starosta podziękował zgromadzonym paniom za codzienną opiekę nad pacjentami, trud i wysiłek, który wkładają w swoją pracę. Nie ukrywam, że spotkało się to z bardzo dużym zadowoleniem ze strony pań. Dziękuję panu dyrektorowi za to, że podjął taką inicjatywę, aby wszelkiego rodzaju święta branżowe w szpitalu były momentem do spotkania się i wymiany zdań i doświadczeń, a przede wszystkim tego, aby osoby też czuły się dowartościowane. I w tym momencie można też podziękować za ich wkład i wysiłek dla naszego społeczeństwa. Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. 15 maja bieżącego roku pod przewodnictwem starosty wolsztyńskiego odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. Głównymi punktami programu posiedzenia były następujące tematy. Informacja o stanie dróg powiatowych, organizacjach na nich występujących, bezpieczeństwo pieszych poruszających się po drogach powiatowych, ocena stanu sanitarnego powiatu za rok 2016, współpraca instytucji i służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, analiza i statystyka zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2017 roku, informacja na temat podjętych akcji antynarkotykowych na terenie powiatu wolsztyńskiego. Promocja powiatu, ważne uczestności powiatowe, wyjazdy delegacji powiatowych. Z udziałem pełnomocnika do spraw współpracy z Ukrainą, panem Szymonem Ptakiem, umówiono sprawy organizacyjne związane z wyjazdem delegacji powiatu wolsztyńskiego do Lityna na Ukrainie, oczywiście jeszcze do regionu, do Winnicy, w dniach 17-20 maja bieżącego roku. Zapoznano się z harmonogramem pobytu dzieci delegacji na Ukrainie. Ta owocna wizyta przebiegająca w serdecznej atmosferze odbyła się w ramach realizacji umowy o współpracy powiatu wolsztyńskiego w rejonie lityńskim. Tu bym chciał zaznaczyć, że więcej informacji na temat podam na zakończenie sesji, oczywiście w punkcie 12. Poproszę pana przewodniczącego, bo będzie rzeczywiście pan kierownik oświaty, bo nie tylko byliśmy w Lityniu i nie tylko w Winnicy, ale też i w Kamieńcu Podolskim, ale tutaj też jeszcze opowiemy dlaczego i jak miała przebieg ta nasza wizyta. Chciałbym w tym miejscu też złożyć państwu życzenia, które otrzymałem od mera. Panu burmistrzowi już złożyłem życzenia od pana mera, a państwu też składam za to, a przede wszystkim za to, że mogą dzieci właśnie z tego rejonu przyjeżdżać do nas, do naszego powiatu. Członkowie delegacji też zwiedzili szkołę, przedszkola, jak i wiele, wiele innych miejsc, które naprawdę można powiedzieć, że byliśmy bardzo przyjmowani no, z dużym tutaj dozą przyjaźni. 29 kwietnia bieżącego roku miała miejsce 14. Rada Parowozów. W tym roku uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele Instytucji Kultury Parowozownia w Olsztyn, prezes PKP Cargo, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, burmistrz Olsztyna i starosta olsztyński. W paradzie prezentowały się lokomotywy z Polski, Czech, Niemiec. Ten coroczny spektakl jest zwykle przyciągnął rzesze turystów i miłośników kolei. Tu chciałbym dodać, że korzystając z tego, że na sesji jest pan burmistrz, wniosek, który został złożony też do wsparcia z funduszy unijnych dla parowozowni, do Instytucji Kultury na kwotę 200 milionów. Z tego co mi wiadomo, to jest na dobrej drodze i oczekujemy teraz pozytywnych informacji, ale to jeżeli będę mógł prosić pana przewodniczącego, ale pan burmistrz coś na ten odpowiedział, to będziemy mieli informację. 3 maja bieżącego roku w Olsztynie po raz kolejny odbyły się obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji ojczyzny, a następnie uczestnicy przemarszerowali pod pomnik Konstytucji 3 maja. Tam starosta wolsztyński w okolicznościowym przemówieniu przedstawił historię Konstytucji 3 maja, a grupa uczniów z gimnazjum nr 2 wystąpiła z programem artystycznym. W całej imprezie uczestniczyła Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego powiatowego święta, serdecznie dziękuję. Jeszcze raz tak dziękowałem podczas tego dnia.
7 maja bieżącego roku w Boruli w gminie Siedlec odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 80-lecia powstania OSP Boruja. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji strażaków i ich najbliższych. Oprócz licznie zgromadzonych strażaków z całego powiatu wołoszyńskiego, zaproszonych gości i mieszkańców, w uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. Z ramienia powiatu w uroczystościach brali udział starosta wołoszyński i przewodniczący Rady Powiatu. Po oznaczeniu wszystkich wyróżnionych strażaków miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości. Były gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia dla wszystkich strażaków za ofiarną i pełną poświęcenia służbę. Tutaj za zaproszenie bardzo dziękuję. Inne ważne zagadnienia. Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowaniami projektami uchwał i projektami porządku obrad dzisiejszej sesji. Przedstawione materiały zatwierdzono bez uwag. Wnioski zgłoszone przez Komisję Rady w okresie medycyny zostały przekazane do realizacji według właściwości. 30 kwietnia bieżącego roku starosta wołoszyński wziął udział w uroczystym rozpoczęciu sezonu motocyklowego, którego organizatorem było Wołoszyńskie Towarzystwo Motocyklowe. Tutaj w tym miejscu chciałem też podziękować przedstawicielom Wołoszyńskiego Towarzystwa Motocyklowego. Też współpracujemy nawet na linii właśnie organizacji też Wołoszyńskiej Dziesiątki. Bardzo chciałem podziękować za współpracę. 5 maja bieżącego roku w siedzibie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołoszynie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Wśród zaproszonych gości też z samorządu byli starosta wołoszyński, przewodniczący Rady Powiatu, burmistrz Wołoszyna, wójtowie gmin powiatu, a także kierownicy powiatowych służb, inspekcji straży i instytucji współpracujących. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie strażackich awansów, oznaczeń i wyróżnień. Ze strony przemawiających gości strażacy otrzymali życzenia z okazji święta i podziękowania za codzienną odpowiedzialną służbę. 6 maja bieżącego roku Komenda Powiatowa Policji w Wołoszynie była organizatorem drugich zawodów wędkarskich z cyklu Grand Prix Policji Wielkopolskiej 2017. Zawody rozgrywane były na Jeziorze Przemęckim i Wolenicy. Drużyna Komendy Powiatowej w Wołoszynie zajęła pierwsze miejsce, za co im gratuluję. Po zakończeniu zawodów nastąpiło wręczenie pucharów dla najlepszych drużyn i zawodników w klasyfikacji indywidualnej. Nagrody to wręczałem wspólnie z zastępcą komendanta powiatowego policji nad komisarzem Krzysztofem Krawczykiem. Z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej starosta wołoszyński wraz z burmistrzem Wołoszczyna i przewodniczącym Rady Miejskiej złożyli wiązanki i kwiatów w miejscach upamiętniających te wydarzenia w Wołoszynie. W dniach 11-12 maja bieżącego roku brałem udział, uczestniczyłem w 22 Zgromadzeniu Ogólnym Związków Powiatów Polskich w Kołobrzegu. Obecni delegaci przyjęli 6 stanowisk w następujących sprawach. Przyjęcie karty samorządności, roli samorządów powiatowych w systemie oświaty, możliwości realizacji zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności, finansowania ze środków funduszu pracy, opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Starosta Jastrzębskiego uczestniczył w konferencji naukowej Roberta Kocha o przyszłości dom przyszłości, która odbyła się 13 maja w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Organizatorem było Stowarzyszenie Naukowe im. Roberta Kocha w Wołoszynie, a patrona tronowy nad konferencją objął rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zarząd powiatu udzielił wsparcia finansowego konferencji w kwocie 1500 zł. W dniach 12 i 13 maja bieżącego na terenie powiatu wołoszyńskiego, grodzickiego i nowotomyskiego odbyły się po raz kolejny ultramaraton krosowy Gwint 2017 na 3 dystansach. Wspólnie z burmistrzami i burmistrzem panem Wojciechem Lisem wzięliśmy udział w wołoszyńskiej części tego wydarzenia. Wicestarosta pan Podkrajewski 14 maja bieżącego roku uczestniczył w charakterytywnej imprezie plenerowej Muzyczna Majówka organizowanej w wołoszyńskim parku miejskim przez Stowarzyszenie Aktiv. 15 maja bieżącego roku, drodzy państwo, powróciły regularne kursy trakcji parowej reaktywowane dzięki staraniom Instytucji Kultury Prowadzenia Wolsztyn. Kursy do Leszna realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, 4 razy dziennie. Natomiast do Poznania można wybrać się na retro przejażdżki w soboty. Instytucja Kultury Prowadzenia Wolsztyn zapewnia, że pociągi w trakcji parowej będą posiadały odpowiednie wagony zapewniające pasażerom porównywalny do tradycyjnych pociągów standard i komfort podróżowania. 20 maja bieżącego roku na kanale Grójeckim odbyły się 18. edycja zawodu wędkarskiego Pucharu Starosty Wołoszyńskiego. Wręczenie pucharów i upominków miało miejsce z udziałem wicestarosty. W dniu wczorajszym, drodzy państwo, odbyła się cykliczna rada kierowników wydziałów starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. Tym razem odbyło się to w siedzibie SPZOS w Wolsztynie, gdzie kierownicy i dyrektorzy mieli możliwość obejrzenia
postępu prac w budynku F i oceny tych wszystkich działań, nie tylko w formie zdjęć z internetu, ale też obejrzeć na żywo, jak to wygląda. Sądzę, że jeżeli będą pytania pod adresem kierowników czy dyrektorów, proszę bardzo, bo na pewno wiele osób było pod dużym wrażeniem. Ja w tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim kierownikom i dyrektorom za to, że wczoraj brali udział w tym spotkaniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie dyrektorze, o sprawozdanie. Panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni. Jeśli chodzi o realizację zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych związanych z realizacją etapu inwestycji przebudowa i rozbudowa obiektów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, to pragnę poinformować, że jesteśmy w trakcie 35 tygodnia realizacji tej inwestycji. Przebiega ona w sposób zgodny z harmonogramem, z terminarzem. W tej chwili trwają prace związane z wyposażaniem wszystkich obiektów, poza SOR-em oczywiście, to za chwilkę, w instalacje elektryczne, instalacje wodne, instalacje klimatyzacji, a także trwają próby związane ze szczelnością dachu. Trwają także prace związane z elewacją od strony południowej i od strony zachodniej. Te sprawy są prowadzone zgodnie, jak powiedziałem, z harmonogramem, z projektem. W tej chwili jesteśmy na etapie także przygotowania niektórych elementów wyposażenia, które zdaniem tutaj i naszym inżyniera kontraktu muszą być zamontowane w momencie odbioru. Mówimy tutaj o części armatury białej, o części wyposażenia meblowego, a także o wyposażeniu medycznym, na przykład lampy operacyjne. W związku z powyższym został złożony stosowny wniosek do Rady Społecznej o akceptację tego rodzaju zakupów, ponieważ termin oddania do użytku jest początek września. Jeśli chodzi o SOR, został wniosek złożony w Ministerstwie Zdrowia. Jesteśmy w kontakcie z tym Departamentem Funduszy Europejskich i jak z tego co wiem, jest na dobrej drodze do sfinalizowania. Nie wiem jeszcze kiedy, ponieważ tam te procedury są dość takie, no nie tyle zawiłe, bo to jest wniosek prosty w sumie, ale no muszą przejść tam jeszcze przez departamenty określone, potem jeszcze departamenty w Ministerstwie Rozwoju, bo on się tym zajmuje, ale ja jestem tutaj pełen dobrych myśli, dobrych nadziei. Jeśli chodzi o wnioski dotyczące wyposażenia szpitala, został złożony wniosek, tu wcześniej informowaliśmy Państwa, do Urzędu Marszałkowskiego i też czekamy na decyzję, bo to niedawno dopiero się działo, więc myślę, że to w ciągu 2-3 miesięcy zapadną decyzje, które szpitale, które jednostki otrzymają dofinansowanie z tego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jeśli chodzi też o dwa słowa jeszcze o funkcjonowanie szpitala, chcę Państwa zapewnić, że te umowy, które mamy, one są aktualnie ważne. Mamy czas obowiązywania umów do 30 września generalnie, ale na przykład jesteśmy już po procesie kontraktowania zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i jesteśmy po podpisaniu umowy na okres 5 lat do 2022 roku. Inne umowy mają swoje określone terminy, ale nad tą sytuacją to nie jest od nas uzależnione, bo to NFZ decyduje, ale do powiedzmy końca czerwca te umowy, te aneksy do umów powinny być przez takie zresztą zobowiązania podjął NFZ, przez nas także i przez nich zaakceptowane. To tyle, jeśli chodzi o tą sprawę. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Zaznaczam, dotyczy to jednego i drugiego sprawozdania. Proszę, pan radny Ryszard Krup. Tak, dziękuję bardzo. Pan starosta nam tu przybliżył sprawę zaawansowania różnego rodzaju dokumentacji i inwestycji, które były oprócz drogowych również. Tam jest mowa o domu dziecka i tak dalej. Czy pan starosta może nam powiedzieć, jak wygląda sprawa związana z remontem dachu na
budynku liceum? Na jakim to jest etapie? Dziękuję, proszę o odpowiedź. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie radny. Poproszę pana kierownika Marcina Orzowskiego, bo tą sprawą się zajmuje Wydział Rozwoju. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, na temat dachu jest pozytywna opinia RIO. Możemy działać. W tej chwili jest przygotowane postępowanie przetargowe. Myślę, że w połowie, najpóźniej w połowie przyszłego miesiąca będzie ogłoszone. Dziękuję. Pan radny Janusz Mrozkowiak. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, mam jedno pytanie do pana starosty i dwa pytania do pana dyrektora. Panie starosto, czy chciałbym się odnieść do naszej rozmowy sprzed dwóch miesięcy oraz do tego, co ostatnio, o czym ostatnio dyskutowaliśmy na Komisji Edukacji. Czy pan starosta już podjął decyzję, aby skład komisji konkursowych na dyrektorów szkół wziął również, jak to drzewiej bywało, udział członek Komisji Edukacji? I mam od razu drugie pytanie do pana dyrektora, panie przewodniczący. Proszę, proszę podać pytania. Panie dyrektorze, chwileczkę pan na samym końcu odniósł się również do bieżących spraw związanych ze szpitalem. Ja chciałbym zapytać o taką sprawę bardzo gorącą w wymiarze ogólnym. Czy w naszym szpitalu będzie protest ratowników medycznych? Chciałbym wiedzieć. A drugie pytanie, chciałbym także wiedzieć, jak pan skomentuje ostatnie doniesienie, że Ministerstwo Zdrowia chce wycofać się z narzuconego terminu dostosowania szpitali do określonych wymogów. Dwa dni temu na portalu portalsamorządowy.pl ukazał się taki artykuł, który mówi wprost: resor zdrowia wycofuje termin dostosowania szpitali. Czyli mogę prosić pana jako fachowca o komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panie starosto, później pan dyrektor. Proszę. Odpowiadając na pytanie panu radnemu, tak, zarząd przewiduje udział członka Komisji Edukacji w posiedzeniu komisji. W komisjach, przepraszam, bo tam będzie kilka komisji. Dziękuję. Proszę panie dyrektorze o odpowiedź. Panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni. Pytanie pierwsze dotyczące protestu ratowników medycznych. Tak, otrzymałem taką informację od przewodniczącego naszego Związku Ratowników Medycznych. Akcja będzie prowadzona. Jest to protest ogólnopolski i nie będzie według zapewnień, to jest na piśmie, mam według zapewnienia, nie będzie to miało żadnego znaczenia dla funkcjonowania ratownictwa medycznego i pogotowia ratunkowego. Wszystkie zadania będą wykonywane zgodnie z umowami i zgodnie z przyjętymi obowiązkami. Na znak protestu będą pewnie oflagowane w jakiś sposób te jednostki. Także nie będzie miało to znaczenia dla naszego szpitala czy dla chorych, których tutaj tym się pogotowie zajmuje. Natomiast pytanie drugie odnośnie dostosowania. Z tego co pamiętam, jak minister przedstawiał ten temat, tym tematem będzie się zajmować sanepid. To on będzie określał warunki, w jakich szpital funkcjonuje. Tak jak jest to dzisiaj, tak naprawdę to sanepid kontrolując określa warunki funkcjonowania szpitala. I tak naprawdę to on określa parametry, bo to są w rozporządzeniu określone, jakie powinny spełniać jednostki szpitala, czy powiedzmy poradni i tak dalej. Także to jest wycofanie oczekiwane przez szpitale, bo masa jednostek z różnych powodów nie jest dostosowanych. To nie dlatego, że nie chce, tylko niektóre wymogi są tak postawione, że pewnie wymagałoby to wyburzenia całego środka szpitala po to, żeby dostosować. A życie pokazuje, że po prostu kontrakty nie spełniają, nie ma środków na to, żeby w ramach tych kontraktów, które są, można było tak duże, szerokie plany czy działy działać. Naszym celem jest, jak powiedziałem, dostosowanie w formie wybudowania nowego obiektu F, jak również, co jest istotnie ważne, co naprawdę, proszę państwa, jest istotnie ważne, one się ujawniło w ostatnim czasie, to jest doposażenie poszczególnych oddziałów, a szczególnie tam, gdzie będziemy wchodzili z tymi oddziałami do nowego obiektu. Niestety przez lata jednostka niedofinansowana, sprzęt w różne inne potrzebne rzeczy, także to jest ten moment, kiedy musimy w miarę szybko i mądrze i racjonalnie wyposażyć te jednostki w to, żebyśmy mogli pracować w sposób taki bardzo bezpieczny i wydajny. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę pan radny Stanisław Piosik, później pan radny Antoni Janik. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie panie przewodniczący. Panie starosto, ja chciałem tylko dopowiedzieć, że oprócz pana wicestarosty i kierownika Wydziału Oświaty na zakończenie roku szkolnego również był przedstawiciel Komisji Edukacji, Promocji Sportu i Turystyki.
Dlatego bardzo proszę również taką informację podawać. Dziękuję, nie było pytań, także stwierdzenie. Tak, dziękuję panie radny. Proszę, pan radny Antoni Janik. Dziękuję. Chciałbym dopytać tutaj pana dyrektora szpitala o kwestię tego protestu ratowników, bo to, że jest zapewnienie o ciągłości pracy, to jeszcze no, sam fakt jest niepokojący i ma jednak wpływ na jakość pracy, stanowi jakieś tam zagrożenie, więc pytanie na ile, jak szybko można to zażegnać, ten spór i zapewnić rzeczywistą bezpieczeństwo w tym zakresie. Dziękuję. Proszę, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni. Ja protestuję przed tym, co pan powiedział, że zapewnić bezpieczeństwo i tak dalej. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że jest w pełni zabezpieczone bezpieczeństwo i udzielanie świadczeń, między innymi przez ratowników. Także proszę tu nie formułować takich oświadczeń. Po drugie, dlaczego ratownicy? Kiedy podpisywano umowę z pielęgniarkami jeszcze za poprzedniego rządu, zobowiązano się, że pielęgniarkom będzie podnoszone wynagrodzenie co roku po 800 zł, dodatek. Nie zrobiono tego w stosunku do ratowników. Ratownicy są też określoną grupą zawodową medyczną i też wykonują funkcje medyczne. Nie wiem z jakiego powodu wówczas minister zapomniał o tej grupie. I ta grupa domaga się dzisiaj wyrównania tak samo jak pielęgniarki, bo wykonują takie same funkcje. System ratownictwa medycznego zobowiązuje, że powinny na przykład w takim ambulansie, to w zależności od klasy ambulansu, jeździć bądź dwóch ratowników, bądź pielęgniarka i ratownik. I ratownik w systemie ratownictwa medycznego ma o wiele wyższe kompetencje niż pielęgniarka. A mimo to jednak nie dostaje tego dodatku. I z tego powodu oni protestują i chcą tego uregulowania ustawowego, tak jak to zrobił poprzedni minister Zembala. Także o to tu chodzi. Natomiast chcę jasno powiedzieć i precyzyjnie. Naprawdę przez to ta grupa zawodowa, ratownicy, kierowcy, ratownicy, pielęgniarki, które uczestniczą w systemie ratownictwa medycznego, lekarze, naprawdę wykonują swoje obowiązki wzorowo w tym naszej jednostce. Naprawdę. To jest bardzo dobry, bardzo dobrze działający system. Zgodnie z ustawą, zgodnie z tym, bo chcę państwu jedno powiedzieć. Ten system jest tak skonstruowany, że odpowiedzialność za funkcjonowanie PRM-u ponosi wojewoda. Nie szpital, nie dyrektor szpitala. Nie ma wpływu na wydanie polecenia, że proszę jechać tu czy tu. Nie. To decyduje dyspozytor, który podlega wojewodzie. Także. Natomiast my dajemy kadry, my dajemy powiedzmy transport i wojewoda przez NFZ nam te nakłady zwraca. Ale chcę jasno powiedzieć, że te osoby, które to wykonują, ratownicy, pielęgniarki, lekarze, obsługa, bardzo dobrze pracują. I nie ma tutaj żadnego, ten protest nie wprowadza żadnego ani chaosu, ani jakiejś dezorganizacji, ani tego, że ludzie czy pacjenci mogą się czuć jakby w sytuacji niebezpiecznej. To chcę jasno powiedzieć. Mam takie zapewnienia i ci ludzie chętnie pracują, są oddani tej służbie, bo to jest służba. To jest służba 24 godziny, dość stresująca. No, państwo może nieraz widzieli, jak wygląda to udzielanie pomocy, a więc tutaj bronię i będę bronił, bo uważam, że tu popełniono błąd wówczas, kiedy dano to jednej grupie zawodowej, a nie dano drugiej. I za chwilę następna grupa zawodowa się upomnie, laboranci, rehabilitanci, oni też nic nie dostali. Oni też ich pominięto. A te są pracownikami medycznymi. Za tydzień będzie święto diagnostów laboratoryjnych, ich brakuje na rynku. To są bardzo wysokie klasy fachowcy, bo kończą akademię bądź kierunki biologii, mają wysokie wykształcenie, a jednak pominięto. Tak jakby uważając, że laboratoria to właściwie nie wiadomo do czego. A bez laboratoriów dobrych, bez diagnostów dobrych, to lekarz nie udzieli pomocy, bo on najpierw żąda wyniki badań, czy w tomografie, czy w laboratorium. Tyle na temat tej mojej odpowiedzi. Także jeszcze raz chcę powiedzieć,
proszę się nie martwić i nie wprowadzać tu w błąd, że będą jakieś zagrożenia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan starosta. Panie przewodniczący Sekarado, ja chciałem przeprosić pana przewodniczącego Komisji Edukacji, dlatego że oczywiście osobiście to dzwoniłem do przewodniczącego i zapraszałem, także bardzo dziękuję za udział. Przepraszam, podjąłem jakiś błąd, także na pewno na przyszłość będziemy tutaj to pamiętali. A ja chciałem z tego miejsca podziękować, bo skoro zadzwonię do pana Stanisława Bysika, zawsze spotykam się z pozytywnym odgłosem. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. W punkcie 8 sprawozdanie poszczególnych Komisji Rady Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę pana Stanisława Skorupkę, przewodniczącego Komisji Budżetowej i Infrastruktury. Komisja Budżetu i Infrastruktury Rady Powiatu Wolszyńskiego obradowała w dniu 24 maja. Uczestniczyli radni, członkowie komisji. Oprócz składu komisji w posiedzeniu udział wzięli starosta Janusz Frąckowiak, pani skarbnik Bożena Ćwiklińska oraz sekretarz powiatu pan Grzegorz Arysz. Mieliśmy takie punkty jak analiza i opiniowanie materiałów sesyjnych dotyczących zakresu działania Komisji Budżetowej i tutaj uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zamiany nieruchomości. Następna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umowę najmu. Trzecia uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017. Tu pani skarbnik szczegółowo mówiła propozycję zmian w planie dochodów i wydatków. Pani skarbnik udzieliła wyjaśnień dotyczących zmiany wydatka, informowała, że pozostała kwota 925 tysięcy złotych wolnych środków z roku ubiegłego. Komisja w drodze głosowania jednogłośnie zaopiniowała projekty. Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, następnie wydanie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016. Sprawy bieżące. I tutaj pani skarbnik przedstawiła komisji informację na temat wykorzystania środków z kredytu zaciągniętego przez szpital w BGŻ i planowanego przekazania środków dotacji samorządów. Starosta przedstawił komisji informację na temat wprowadzonych udogodnień do petentów Wydziału Komunikacji i dalszych planów w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję. Czy do pana przewodniczącego są pytania? Nie widzę. Proszę pana Romana Andrysa, przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Przeciwdziałaniu Bezrobociu o złożenie sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, posiedzenie komisji miało miejsce 23 maja bieżącego roku. Oprócz pełnego składu w posiedzeniu udział wzięli pan krajewski wicestarosta powiatu wolszczyńskiego, pani Ćwiklińska skarbnik powiatu wolszczyńskiego, główna księgowa ze szpitala pani Wesołowska. I zajmowaliśmy się głównie i analizowaliśmy przekazane przez SPZO sprawozdanie 01 wraz z załącznikami za pierwszy kwartał bieżącego roku. Jest to bardzo obszerny materiał. Można tylko na końcu dopowiedzieć, że wynik finansowy za pierwszy kwartał wynosi netto niespełna 10 tysięcy złotych, ale jest to plus oczywiście zysk netto. Jest to związane z tym stosunkowo niskie, zdawałoby się spojrzeć na to, stosunkowo niski wynik, ale jest to powiązane z tym, że na OIOM-ie przybywają osoby, które są długotrwale leczone i dopiero zapłata za to przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest po osiągnięciu, krótko mówiąc, po wyleczeniu, ewentualnie do przekazaniu innej jednostce pacjenta. Również analizowaliśmy, opiniowaliśmy materiały sesyjne z zakresu działania komisji w sprawach bieżących, analizowaliśmy kilka spraw bieżących zgłaszanych przez członków komisji. Dopowiem państwu tylko takie dwa jeszcze ważniejsze wydarzenia. Pan Ryszard Kur poruszył kwestię płynności finansowej i wyniku finansowego szpitala w powiązaniu ze spłatą
kredytu i pożyczki. Główna księgowa odpowiadała, miała zadane pytanie przez pana Kurpa, czy zostało upoważniona przez dyrektora SPZOZ do przekazywania komisji danych z harmonogramu spłaty zobowiązań, kredyt i pożyczka. Radny poprosił także o bliższe informacje na temat wykazanej straty ze sprzedaży. I tu została udzielona odpowiedź, poinformowała pani Wesołowska, że spłata zobowiązań ma wpływ na przepływy finansowe, a nie na wynik finansowy. Wyjaśniła, że strata ze sprzedaży dotyczy działalności podstawowej szpitala. Poinformowała również, że dane dotyczące rat kredytu nie są tajemnicą. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie panu przewodniczącemu? Nie widzę. W punkcie trzecim proszę pana Stanisława Piosika o przedstawienie sprawozdania z Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Ludzi i Mienia. I proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie panie przewodniczący. Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 maja. Tematem posiedzenia była realizacja budżetu za 2016 rok. Z zakresu działania komisji, komisja zaopiniowała jednogłośnie stanowisko zarządu i budżetu za rok 2016. Jeżeli pan pozwoli, to może od razu Komisja Edukacji, Promocji Sportu, Turystyki Powiatu Wolszyńskiego. Również odbyliśmy jedno posiedzenie. Tematem posiedzenia było informacja działalności Zespołu Szkół Zawodowych w Olsztynie, analiza subwencji oświatowej oraz opiniowaliśmy projekt uchwały, który będziemy dzisiaj referowali na temat dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego w powiecie wolsztyńskim. Projekt ten został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Czy do dwóch sprawozdań ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Komisja Rolnictwa odbyła swoje posiedzenie w dniu 17 maja i zapoznała się z informacją realizowanych zadań przez powiatowego lekarza weterynarii i dzisiaj na sesji również to zostało przekazane przez panią Dominikę Knet. W punkcie trzecim porządku posiedzenia komisji komisja zapoznała się z realizacją zadań, jak i problemami Społecznej Straży Rybackiej, którą dofinansowujemy z naszego budżetu. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. W punkcie dziewiątym ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu wolsztyńskiego na rok 2016. Zgodnie z artykułem 16a ustęp 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd wojewódzki przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku odpowiednio Radzie Gminy, Radzie Powiatu, Sejmikowi Województwa ocenę zasobów pomocy społecznej. Zarząd Powiatu przyjął opracowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ocenę zasobów pomocy społecznej dla powiatu wolsztyńskiego za rok 2016. Materiał informacyjny państwo radni otrzymaliście wraz z zawiadomieniem o sesji. O króciutką, szerszą informację proszę panią dyrektor Białek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tylko tutaj chciałam uzupełnić, że zgodnie z artykułem 16a ustęp 3 ocena ta obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Zasoby pomocy społecznej powiatu wolsztyńskiego określone w przedłożonej ocenie obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej w latach 2014-2016 oraz prognozy roku następnego. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zadać pytania? Proszę pan Janusz Mrozkowiak. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym chwileczkę porozmawiać z panią na temat powodów przyznawania pomocy, bo wnikliwie studiowałem te tabelki tutaj, które pani przedstawiła i tak się właśnie zastanawiam, bo najczęstszą bolączką tychże rodzin jest to, że nękają jakaś długotrwała choroba. I tutaj widzę na przykład, że w 2013 roku było aż tych pomocy troszkę niewyraźnie, chyba 100, tak?
w 2014 83, a nagle to wszystko urywa się w 2015, 2016 i następnym roku. Czyli rozumiem, że taka pomoc związana z długotrwałą chorobą już nie będzie przyznawana na skutek zmiany przepisów czy jakichś innych sytuacji. I przy okazji chciałbym też zapytać o przemoc w rodzinie, bo tu też mnie zaniepokoiło, że Państwo wykazują tutaj tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o przemoc w rodzinie. I przy okazji chciałbym się zapytać, czy Państwo też zapewniają, powiedzmy sobie, taką około pomoc dla tychże rodzin, na przykład dla pomocy psychologa, psychiatry i tak dalej, czy te rodziny po prostu mają tylko pomoc finansową i zostają same sobie? Dziękuję bardzo. Proszę. Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tutaj w naszym powiecie funkcjonuje powiatowy ośrodek interwencji kryzysowej. W ramach tego ośrodka funkcjonuje hostel. Jest to dwupokojowe mieszkanie przeznaczone na 6 osób. I w ramach POIK-u są zatrudnione 2 osoby, pracownik socjalny oraz psycholog. I z tych form pomocy tutaj dane osoby tutaj zamieszkujące nasz powiat mogą skorzystać. Jeżeli chodzi o część pierwszą pytania. Tutaj świadczenia z tytułu długotrwałej choroby głównie przyznaje ośrodek pomocy społecznej, tak? Tutaj dane są pozyskane z gmin, tak? To jest zadanie własne gminy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do punktu kolejnego. Jesteśmy w bloku podjęcie uchwał w sprawach. Za chwileczkę będzie przerwa, także wybór wiceprzewodniczącego Rady. W podpunkcie A zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę pan radny Antoni Jalik. Dziękuję. Wysoka Rado, po tych kolejnych zmianach powodowanych różnymi przyczynami chciałem zaproponować osobę, która będzie gwarantowała nam wreszcie spokój w tym obszarze. Mianowicie chodzi o pana radnego Janusza Mrozkowiaka. Wszyscy go znamy jako doświadczonego, zrównoważonego, że tak powiem, radnego. I możemy liczyć na to, że pan przewodniczący nie będzie na niego narzekał. Proponuję pana Mrozkowiaka jako kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wolsztyńskiego. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan radny wyraża zgodę? Zrównoważony Janusz Mrozkowiak wyraża zgodę. Dziękuję. Coś mi się nasuwa, ale nie chcę powiedzieć. Kto jeszcze? Proszę, pan radny Stanisław Piosik. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Ja myślę, że nic się nie stało, jeżeli jedna z pań byłaby członkiem rady, przewodniczącą. W związku z tym chciałbym zgłosić młodą koleżankę, która ko mnie tu siedzi, a nie uciekła. Więc mam zobowiązania panią Annę Kubiak. Czy pani radna wyraża zgodę? Dziękuję. Zgłaszam kandydaturę pana Leszka Rubacha. Czy pan Leszek wyraża zgodę? Tak, wyraża zgodę. Dziękuję. W podpunkcie B powołanie komisji skrutacyjnej, trzyosobowej. Proponuję pana Stanisława Skorupkę. Czy pan Stanisław Skorupka? Przewodniczący, lista jest zamknięta. Nie ogłosił pan zamknięcie listy. Za chwileczkę radnych nam zabraknie pan. Niekoniecznie. Czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić? Czyli miałem duże wyczucie, panie radny Antoni, że nie będzie już. No, myślę, że pozostali, nie, ja jestem przekonany, pan może się mylić, ale pozostali radni Rady Powiatu są również zrównoważeni, tak jak radny Janusz Mrozkowiak. W podpunkcie B powołanie komisji skrutacyjnej.
proponuję pana Stanisława Skorupkę. Wyraża pan zgodę? Dziękuję. Proszę zgłaszać. Proszę pan Antoni Janik. Proponuję pana Janowicza. Czy pan Wiesław Janowicz wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Proszę pan Stanisław Piosik. Pana Ryszarda. Dziękuję. Czy pan Ryszard wyraża? Dziękuję. Zgłaszał się również pan. Zostałeś wyprzedzony. Czy jeszcze są propozycje? Wymóg został spełniony. Proszę komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się, przygotowanie kart do głosowania i ogłaszam 15-minutową przerwę. Panie przewodniczący, w kwestii formalnej, czy nie należałoby przegłosować ten skład? Nie, wyrazili zgodę. Nie wolno podwójnie. Zgodę Rada powinna wyrazić. Proszę? Rada powinna wyrazić zgodę. No możemy, jeżeli tą ścieżką byśmy poszli w nieskończoność, byśmy głosowali. Ogłaszam 10-minutową przerwę. 15? Tak. Wracam do pierwotnej. No, tutaj pomruki były, że za długo, ale 15 minut i spotykamy się według za 15:11. Wznawiam obrady 35. sesji po przerwie. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej proszę o przeprowadzenie głosowania. Tak, wraz z zasadami proszę panie przewodniczący. Kandydaci na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wolszyńskiego. Na pierwszym miejscu jest pani Anna Kubiak. Na drugim miejscu jest pan Janusz Moskowiak. Na trzecim miejscu jest pan Leszek Grub. Aby głos był ważny, należy krzyżykiem zaznaczyć tej kratce. Ja poproszę panią mecenas o wyjaśnienie głosowania. To są trzy osoby. Tak? To znaczy tak, no wybór przewodniczącego odbywa się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Ten wymóg jest spełniony. Bezwzględna większość oznacza 50+1, czyli biorąc pod uwagę, że skład Rady jest 16-osobowy, to 9 radnych musi zagłosować, aby kandydatura została wybrana. Natomiast co do tych kratek, że tak powiem, co do głosu, no to nie można, wiadomo, skreślić więcej niż jednego nazwiska, tak? Bo wówczas głos będzie nieważny. I poza kratką też będzie nieważny. Poza kratką też, no, też będzie nieważny. Linie muszą się krzyżować wewnątrz kratki. Tak, tak. No chyba, że państwo ustalicie inaczej, ale to będzie nieważne. W kratce trzeba... Jeżeli bezwzględna większość, to jest 50+1. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Rada wybiera przewodniczącego i jednego lub dwóch wice bezwzględną większością głosów. Artykuł 14 ustęp 1 ustawy o samorządzie powiatowym. No to nie doszło do wyboru kandydata. No jak nie dojdzie do wyboru kandydata, no to nie ma wiceprzewodniczącego. Nie został wybrany. No nie możemy na dzisiejszej sesji na następnej sesji nie możemy na dzisiejszej sesji, bo nie doszło do wyboru, tak? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania, wątpliwości? Nie widzę. Panie przewodniczący, proszę rozpocząć procedurę głosowania. Jako pierwszy pan Roman Andrys. Ale jeszcze trzeba tajność zapewnić, więc...
żeby było głosowanie ważne. Nie podglądać. Nie podglądać należy. Nie należy podglądać. Mamy 16 długopisów, każdy dostanie inny. Ja miałem swój. Pan Janusz Pockowia. Piotr Porosy. Antoni Jani. Ryszard Kurk. Tadeusz Bąkosa. Janusz Moskowia. Pan radny Tomasz Schwarz.
Komisję proszę, proszę o przystąpienie do liczenia głosów, wyników głosowania. 5 minut przerwy. Wznawiam obrady 35. sesji. Po przerwie pana przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej proszę o ogłoszenie wyników. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji w dniu 25 maja 2017 roku do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wolszyńskiego. Komisja Skrutacyjna w składzie: radny Stanisław Skorupka, przewodniczący komisji, radny Ryszard Kur, członek, radny Wiesław Janowicz, członek, stwierdziła, że na sesji w dniu 25 maja 2017 roku obecnych było 16 radnych. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Głosów ważnych oddano 16. Głosów nieważnych nie oddano. Kandydaci na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wolszyńskiego otrzymali następujące liczby głosów. Radna Anna Kubiak otrzymała głosów 7. Radny Janusz Mrozkowiak otrzymał głosów 6. Radny Leszek Rubak otrzymał głosów 3. Podpisy komisji. Dziękuję. Karty do głosowania? Do protokołu? Dziękuję komisji. Nie wybraliśmy wiceprzewodniczącego. Nie. Na kobietę. Pytanie jeszcze raz do pani mecenas. Następne głosowanie na następnej sesji, tak? Na następnej sesji. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Zmian w uchwale budżetowej Powiatu Wolszyńskiego na 2017 rok. O wprowadzenie do powyższej uchwały proszę panią skarbnik Bożenę Ćwiklińską. Dziękuję bardzo. Uzasadnienie do uchwały nr 35 łamane na 236 łamane na 2017 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2017 rok. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 69 118 zł. W tym w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 20 tysięcy z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na dofinansowanie zakupów bieżących dla strażaka i wyposażenie na potrzeby komendy zgodnie z pismem Komendy Wojewódzkiej z dnia 10 maja bieżącego roku. W dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 9 tysięcy zł z tytułu dotacji z gminy Nowy Tomyśl na rewalidację i rehabilitację dziecięcą przy Zespole Szkół Specjalnych zgodnie z porozumieniem z 28 marca bieżącego roku. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę 14 978 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu realizacji programu Aktywny Samorząd w ramach środków PFROM. W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 540 zł z tytułu dotacji z powiatu grodziskiego na koszty badań psychologiczno-pedagogicznych dzieci z powiatu grodziskiego prowadzonych przez powiatową poradnię w Olsztynie zgodnie z zawartym porozumieniem. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 24 600 zł z tytułu wpływu z usług, darowizn i wpłat wpisowych na bieg uliczny Wolsztyńska Dziesiątka. Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 109 882 zł. I tak w dziale 710 działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę 20 764 zł jako udział własny na realizację programu Cyfryzacja geodezyjnych zasobów powiatu wolsztyńskiego zgodnie z harmonogramem płatności. Finansowanie pochodzi z wolnych środków za 2016 rok. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 20 tysięcy z tytułu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej.
analogicznie, tak jak po zwiększenie po stronie dochodów. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o 9 tysięcy dla zespołu szkół specjalnych. Jest to dotacja z gminy Nowy Tomyśl na rewalidację i rehabilitację dziecięcą. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie wydatków o 14 978 zł. Są to środki na promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd realizowanego przez PCPR w ramach środków PFRON. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 540 zł dla powiatowej poradni w Olsztynie. Środki będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych z tytułu otrzymanej dotacji z powiatu grodzickiego za przeprowadzone badania. W dziale 855 rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 20 tysięcy zł na nowe zadanie inwestycyjne. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej domu jednorodzinnego, garażu wolnostojącego z pomieszczeniami gospodarczymi dla wychowanków domu dziecka Droga w Olsztynie. Powiat zamierza złożyć wniosek do WRPO o dofinansowanie budowy nowego domu dziecka w Olsztynie i w związku z tym potrzebne jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Finansowanie zadania pochodzi z wolnych środków za 2016 rok. W dziale 926 kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 24 600 zł na organizację biegu ulicznego Wolsztyńska Dziesiątka z tytułu wpływu na ten cel po stronie dochodów. Dokonano przeniesień między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek. Zwiększono przychody budżetu w wysokości 40 764 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków za 2016 rok i po wprowadzeniu wyżej wymienionej kwoty deficyt budżetu wynosi 1 864 684 zł. Zgodnie ze zmianami zaktualizowano załączniki. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dochody i wydatki w 2017 roku realizowane na bazie umów i porozumień między jednostkami, plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych, plan wydatków majątkowych, przychody, rozchody budżetu oraz dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska na 2017 rok. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. I do tak przedstawionych zmian proszę również o wprowadzenie autopoprawek. Te autopoprawki dotyczą zmiany w planie wydatków dwóch jednostek, a mianowicie Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Specjalnych. Są to przeniesienia między paragrafami, między rozdziałami, ponieważ wnioski te wpłynęły, kiedy już projekt uchwały został wysłany do radnych. Także to w ramach ich budżetów są tylko przeniesienia na ich potrzeby w ramach paragrafów. Dziękuję. Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej. Dziękuję. Ogłaszam dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Proszę, pan radny Ryszard Kurt. Tak, panie przewodniczący, jedno pytanie mam albo do pana starosta, albo do pana skarbnik, albo osoby upoważnionej. W sprawozdaniu z prac zarządu pan starosta mówił o dokumentacjach projektowo-kosztorysowych. Między innymi pojawiła się tam pozycja dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla dom dziecka i że wpłynęła jedna oferta. Czy my możemy znać wartość tej oferty w stosunku do tego, co jest zapisane w tym projekcie, który pani, przed którym pani skarbnik czytała? Dziękuję. Proszę o odpowiedź. To znaczy się oferta, która wpłynęła na przygotowanie tej dokumentacji, z tego co mi wiadomo, jest blisko 15 tysięcy złotych. Natomiast uważam, iż dokładnie jest to 14 760. Jest to kwota 20 tysięcy, ponieważ to jest projekt kosztorysowy. Wiadomo, mogą wystąpić jakieś dodatkowe koszty, czy to jakieś mapy do celów projektowych, czy jakieś inne dodatkowe, także ta mała nadwyżka jest na ewentualnie dodatkowe rzeczy. Jeżeli nie będzie potrzeba, to środki będą wykorzystane. Tyle, co będzie wynosił projekt. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, chciałbym też jeszcze państwu przedstawić informację dotyczącą właśnie tej kwestii. Dotyczy ona właśnie podpisania umowy z firmą, która przygotowuje ten projekt. Umowa zostanie podpisana dopiero wtedy, gdy wojewoda przekaże nam ten grunt na ulicy Lipowej. Jeżeli nie będzie takiej, no to nie będziemy tego projektu zlecali. Także
Sytuacja jest analogiczna, dlatego że wpierw dzisiaj to oczywiście podejmujemy uchwałę dotyczącą tej zamiany, ale gdy mamy od wojewody czarno na białym, że jest to nasz grunt, wtedy wnosimy o przygotowanie projektu na tą inwestycję. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały nr 35/235/2017 Rady Powiatu Wolszczyńskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Wolszczyńskiego na 2017 rok. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za głosowało 14 i jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przepraszam, większością. Czuwamy, czuwamy, panie radny. W kolejnym punkcie mamy zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu wolszczyńskiego na 2017-2024. O wprowadzenie proszę panią skarbnik Bożenę Ćwiklińską. Dziękuję bardzo. Uzasadnienie do uchwały nr 35/237/2017 Rady Powiatu Wolszczyńskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. W załączniku nr 1 określającym wieloletnią prognozę finansową dostosowano wielkości dochodów, przychodów, wydatków do wielkości obowiązujących zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok. W 2017 roku zwiększono przychody o kwotę 40 764 zł z tytułu wolnych środków za 2016 rok, tak jak zostało to zmienione w uchwale budżetowej. W załączniku nr 2 określającym wieloletnie przedsięwzięcia wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym o nazwie Cyfryzacja geodezyjnych zasobów powiatu wolszczyńskiego, gdzie zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 20 764 zł i na 2018 rok o kwotę 31 zł jako wkład własny do projektu zgodnie z harmonogramem płatności. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej. Dziękuję. Ogłaszam dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 35/236/217 Rady Powiatu Wolszczyńskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu wolszczyńskiego na lata 2017-2024. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 14 radnych głosowało za, jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. W kolejnym punkcie mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały nr 33/226/2017 z dnia 30 marca 2017 roku Rady Powiatu Wolszczyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego w powiecie wolszczyńskim. O wprowadzenie do powyższej uchwały proszę pana kierownika Wydziału Oświaty Waldemara Kalitkę. Nie ma kierownika, jest pani inspektor. To proszę w zastępstwie. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe ustala się sieć szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 roku
do 31 sierpnia 2019 roku. Wykreślony zostaje paragraf 1, ustęp 3 i załącznik numer 3. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Opinia Komisji Edukacji. Pozytywna. Dziękuję. Ogłaszam dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 35/237/2017 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian uchwały z dnia nr 33/226/2017 z dnia 30 marca 2017 roku Rady Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego w powiecie wolsztyńskim w treści przedstawionej. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. O wprowadzenie do tej uchwały proszę. Jest pan Przemysław Laskowski? Jest. Proszę pana Przemysława Laskowskiego. Uzasadnienie jest następujące. Artykuł 12 punkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym stanowi, że uchwała Rady Powiatu jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Umowa najmu z panem Grzegorzem Hajdukiem jest kolejną umową najmu, stąd też Rada Powiatu Wolsztyńskiego musi wyrazić zgodę na jej zawarcie. W świetle tego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej. Dziękuję. Ogłaszam dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę, pan radny Antoni Janik. Dziękuję. Wysoka Rado, na te dwa zdania uzasadnienia, w tym drugim zdaniu jest takie niefortunne sformułowanie, które wymaga wyjaśnienia. Jest napisane, że Rada Powiatu Wolsztyńskiego musi wyrazić zgodę. Można to na różne sposoby rozumieć i prosiłbym może pana sekretarza, jeśli może nas sugerować, żeby nam to przybliżył. Jak to jest z tym przymusem? Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, słowo musi dotyczy, że jeżeli zarząd będzie chciał zawrzeć kolejną umowę, to Rada musi zawrzeć. Inaczej zarząd nie ma mandatu ku temu, żeby taką umowę zawrzeć. I stąd też wymagana, a nie, że musi, że jest zmuszona. Nie, to nie ten kontekst. Musi, inaczej zarząd nie może. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 35/238/2017 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego punktu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały nr 33/2014/2017 z dnia 30 marca 2017 roku Rady Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie zamiany nieruchomości. O wprowadzenie do powyższej uchwały proszę panią Beatę Pawlaczyk. Mikrofon proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 30 marca została podjęta uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, między Powiatem Wolsztyńskim a Skarbem Państwa. Wnioskowaliśmy o działki położone w Siedlcu i Rudnie, które mają być przeznaczone jako ekwiwalent nieruchomości zamiennych dla
parafii ewangelicko-augsburskiej za naszą nieruchomość powiatową. 27 kwietnia uchwała ta z 30 marca została rozszerzona o jeszcze jedną działkę, działkę 383, położoną w obrębie trzecim miasta Wolsztyna. To jest działka, na której planowana jest budowa domu dziecka w Wolsztynie. Ze względu na różnice wartości nieruchomości, które mają być przedmiotem tego obrotu, po sporządzeniu operatu szacunkowego kolejnych nieruchomości, a mianowicie działki 490/1, która stanowi siedzibę sanepidu, która jest własno, a sama nieruchomość jest własnością powiatu wolsztyńskiego i posiadane już wcześniej i dodatkowo sporządzoną wycenę działki 383 i posiadane już wyceny działki położonej w Siedlcu i Rudnie. Różnica zamienianych nieruchomości wynosi 258 222 zł. Uchwała z 27 kwietnia winna być poszerzona o wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości bez obowiązku dopłaty wartości, która wynika z naszych wyszacowanych wartości na rzecz tutaj powiatu wolsztyńskiego. Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej. Dziękuję. Ogłaszam dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos? Ja w kwestii formalnej. Tak, proszę, pan radny Antoni. Ja bym prosiłbym na przyszłość nie robić takich wrzutek bez możliwości przygotowania się radnego, rozpoznania tematu, bo to budzi pewne no, nawet podejrzenia. To są nieruchomości, a nam się tutaj wrzuca to na ostatni moment i opinia pozytywna, głosujemy. Tak być nie może, tak, panie przewodniczący. Dziękuję. Proszę, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zanim oddam oddanie głosu panu sekretarzowi, bo też prowadzi tą sprawę, bo jest kierownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomości, następstwie. Dlatego chciałbym tylko zaznaczyć, że no najważniejsze jest dobro naszych mieszkańców, a wiemy, że chodzi nam o naszą szkołę specjalną i warsztat terapii zajęciowej. Ale oddam głos panie przewodniczący, panu sekretarzowi. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o tryb, to bardzo przepraszamy, że nie było to w normalnym porządku obrad, ale wynikało to nie z naszej złej woli jako wydziału, ale z tego, że w momencie, kiedy materiały poszły na sesję, ja byłem u pani dyrektor w Urzędzie Wojewódzkim i tam wynikła kwestia, że wojewoda będzie żądał od nas przed samym aktem notarialnym i ewentualną zgodą o takie oświadczenie zarządu. Tu po konsultacji z panią mecenas okazało się, że zarząd nie ma umocowania, żeby samodzielnie takie oświadczenie woli wyrazić. Stąd też była konieczność przygotowania projektu uchwały i stąd też tryb wprowadzenia, bo zależy nam na tym, żeby jak najszybciej zamienić się tymi nieruchomościami, co zakończy sprawę kwestii szkoły specjalnej. Stąd też przepraszam za ten tryb, ale on na pewno nie wynika z mojej woli, tylko z tego, że rozmowy z wojewodą w takim trybie idą. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Proszę, pan radny Stanisław Piosik. Dziękuję uprzejmie. Mam takie pytanie, gdzie ta działka się znajduje, bo żona w Olsztynie to zgoda, ale w którym to jest miejscu? To po pierwsze, po drugie chciałbym wiedzieć, czy wojewoda w ogóle zainteresowany jest dopłatą tych pieniędzy, no bo jest to kwota w granicach prawie 250 tysięcy. Dziękuję. Proszę o wyjaśnienie, panie sekretarzu. Lokalizacja jest to tam, podobno było dom, przedszkole, to tam w fundamentę na Lipowej, tam przedszkole było przy Biedronce, park jest i tu bliżej tych nieruchomości osób fizycznych. To ta nieruchomość 17 arów, jeżeli chodzi o oświadczenie, wojewoda warunkuje zgodę na zamianę od tego, że powiat nie będzie chciał dopłaty. W innym wypadku wojewoda nie jest zainteresowany zamianą. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 35/239/2017 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 33/2014/2017 z dnia 30 marca 2017 roku Rady Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie zamiany nieruchomości w treści przedstawionej. Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję jeszcze. Dobrze, nie liczę. Proszę. Ja widzę, że pewna grupa radnych nie jest co do tej uchwały, tak jak pan Stanisław Piosik, i chciałem dopowiedzieć, że tu nie chodzi o to, że my od wojewody otrzymamy 258 822 zł. Mamy wyrazić zgodę na to, że polubownie te budynki, te działki zostaną zamienione i wtedy wojewoda wyrazi zgodę na przekazanie nam tej działki. My rezygnujemy z tego. Dokładnie, rezygnujemy z tej wartości. Dziękuję. Proszę. Tak. Wysoka Rado, tak de facto ta różnica jest trochę mniejsza, ponieważ wycena tej szkoły jest też nie jest inna niż wycena nieruchomości, które wojewoda nam da. To pani Beata mogłaby dokładnie dać. To ksiądz również wyraził zgodę na potrącenie, czy nieroszczenie od nas pewnych kwot. Także ta kwota 250 w tej zamianie i tak nam się opłaca. Dziękuję. Dziękuję. Proszę jeszcze pan starosta. Szanowni Państwo, Przewodniczący Zgrado, tu też jest tego typu sytuacja, że otrzymaliśmy pismo od wojewody już bodajże w miesiącu marcu, gdzie wojewoda stwierdził, że on nie ma nic przeciwko temu, abyśmy tę szkołę zwrócili Kościołowi Angielskiemu. Wojewoda wyraźnie, jeżeli jest możliwość zwrócenia majątku właścicielowi w naturze, to można to zwrócić. Dlatego nasze starania idą w tym kierunku, aby dać zadośćuczynienie parafii, a nie oddawać tej szkoły. Dlatego wojewoda wyraźnie w piśmie stwierdził, że jeżeli jest możliwość przekazania nieruchomości, jak najbardziej. Dlatego czynimy te starania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały przeczytanej wcześniej. Kto z państwa radnych jest za podjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dobrze. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 13 radnych głosowało za, 2 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. W punkcie 11 mamy odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych. Proszę pana starosta o udzielenie odpowiedzi. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pytania pana Antoniego radnego Janika dotyczące kwestii związanej z szpitalem, to chciałbym oddać ten głos panu dyrektorowi, a mianowicie o sprawie, tak pan nazwał, skandalu dotyczącego nieprzyjęcia pacjenta, jak i też jeśli chodzi o izbę przyjęć. A te trzeci punkt i czwarty to też tutaj będziemy omawiać. Także w kwestii formalnej, panie starosto, to redaktor opatrzył takim tytułem właśnie tę relację. Skandal w olsztyńskim szpitalu. Panie radny, przewodniczący jest jeszcze na sali. Znaczy ja, przewodniczący, jeżeli można, to ja odczytam pytanie pana Antoniego radnego i ani nie posiłkuję się gazetą, tylko pytanie do starosty. Prośba o wyjaśnienie dotycząca skandalu dotyczącego nieprzyjęcia pacjenta do SPS w Olsztynie. Dziękuję. Pacjent dziękuję. Umarł. Dziękuję. Proszę, panie dyrektorze, o odpowiedź. Panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni. Odpowiedź jest następująca. Zdarzenie faktycznie miało miejsce, ale pacjent był w systemie ratownictwa medycznego. On nie był naszym pacjentem w szpitalu, po pierwsze. Po drugie, nie został przyjęty z prostego powodu. Po prostu nie było miejsca na OIOM-ie. Po trzecie, system działa w ten sposób, że to dyspozytor wydaje polecenia zespołowi ratownictwa medycznego, gdzie ma być transportowany pacjent. I w tym przypadku powinien jasno określić takie i takie miejsce, bo my codziennie zdajemy raport do systemu, ile mamy miejsc wolnych na OIOM-ie. Ja uzyskałem stosowne informacje, wyjaśnienie od zainteresowanych, czyli tych, którzy udzielali pomocy, jak również tego, który w tym czasie wykonywał obowiązki kierownika OIOM-u, i w tej sprawie nie toczy się żadne postępowanie. Nikt do mnie nie zwracał się o żadne wyjaśnienie sprawy. Tyle. Dziękuję. Proszę, panie starosto, kontynuować. Dziękuję uprzejmie. Kwestia związana z pytaniem pana radnego. W dniu 6 maja bieżącego roku w Izbie Przyjęć szpitala nie dyżurował żaden lekarz. Pacjenci byli kierowani przez pielęgniarkę na poszczególne oddziały. Prośba o wyjaśnienie. Proszę pana dyrektora.
Dziękuję. Proszę, panie dyrektorze. Tak wprost nie odpowiem, że to w tym dniu, co tam się działo. Natomiast zdarzają się sytuacje, tutaj kiedyś o tym wspominałem, że w opiece nocnej, świątecznej sytuacje, teraz ich nie ma, ale przy okazji jakichś większych świąt, czy sobota, niedziela, kiedy lekarz, który jest wpisany na opiekę nocną, świąteczną, nagle na przykład rezygnuje przed, albo na przykład w ogóle skraca pobyt. Ja wydałem stosowne polecenia, ci co tak robią zostali w jakiś sposób dyscyplinowani, ale po prostu występuje no niestety cały czas brak jakby tutaj dodatkowych kadr medycznych. My szukamy w tej chwili lekarza pediatry i szukamy lekarza chirurgii, bo też nam potrzeba, i anestezjologów, więc to po prostu wynika z takiej obiektywnej przyczyny, ale nie znam tego faktu 6 maja, nie uzyskałem, nikt mi nie zgłaszał żadnych problemów z tym związanych. Dziękuję, proszę panie starosto, kontynuować. Dziękuję uprzejmie. Pytanie trzecie, jaką kwotę wydatkowano na inwestycje z budżetu powiatu z podziałem na poszczególne gminy? Prośba pisemna. Tak, otrzyma pan na piśmie, tylko że chciałbym zaznaczyć, że będą tutaj ujęte kwoty i środki, które przeznaczył powiat na działanie też pewnych instytucji. Nie mówię tu o szkołach, nie mówię o szpitalu, ale też jest to brane pod uwagę, bo te środki przychodzą na poszczególne gminy, ale też i na działania związane z nie tylko drogami, chodnikami, ale też działaniami promocyjnymi naszego powiatu. Ja bym miałbym prośbę, żeby nie łączyć tej odpowiedzi z wydatkami na szpital. Chodzi o... To właśnie powiedziałem, nie szpital, nie szkoły, bo mamy też wiele inwestycji, ale wszystkie wydatki, które są związane właśnie z działalnością powiatu pod względem infrastruktury, jak i też promocji, będą w tym ujęte. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, proszę kontynuować. Co pan zamierza zrobić, żeby naprawić błędy urzędników w związku z sprawą osiedla Skarbonka? Panie radny, chciałem zaznaczyć, że tak jak powiedziałem to na sesji w Stradyniu, ta sprawa nie dotyczy kompetencji powiatu, starosty. Jest to wyłącznie kwestia urzędnicza i kwestia sprawy Urzędu Miejskiego w Olsztynie. Dziękuję. Dziękuję. Udzielę. Pytanie. Proszę. Pan Stanisław Piosik. Czy są nowe informacje dotyczące utworzenia stacji dializ? To może oddam panu dyrektorowi. Proszę, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni. Jeśli chodzi o stację dializ, to sytuacja się nie zmieniła, panie radny, dlatego że warunkiem uruchomienia, czy w ogóle warunkiem podejścia zewnętrznego podmiotu, który świadczy tego rodzaju usługi, to nie szpital, tylko zewnętrzny podmiot, jest uzyskanie kontraktu, bo te świadczenia są refundowane przez NFZ. W związku z tym, że NFZ nie ogłasza żadnych tego rodzaju konkursów w tym czasie, no to firma się wstrzymuje, dopóki nie uzyska zapewnienia finansowania po prostu. Dziękuję. Proszę panie starosto kontynuować. Kolejne pytanie, pan radny Ryszard Kurp. Pytanie dotyczące dyrektora SPZOS. Czy podpisano już umowę z firmą Siemens na pożyczkę w kwocie 10 milionów złotych? No też oddam pytanie panu. Tak, podpisana została umowa z firmą Siemens Finanse, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 13 kwietnia 2017 roku. Dziękuję. Proszę. Pan radny Wiesław Janowicz. Dotyczy kwestii związanej z tworzeniem na terenie powiatu olsztyńskiego środowiskowego domu samopomocy. I tutaj informacja, czy gmina w Olsztyn podjęła decyzję odnośnie lokalizacji placówki. Tak jak pan radny raczył zaznaczyć, jest to, bo to przedmiotem już dyskusji na zarządzie, gmina w Olsztyn i gmina Przemęt, znaczy gminy trzy, Siedlec, Olsztyn i Przemęt otrzymały zapytania. Zapytania wróciły, odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące dwóch gmin. Gmina Przemęt przedstawiła nam budynek Błotnicy, gmina w Olsztyn właśnie też ten budynek Nadleśnictwa. Aczkolwiek zarząd zwrócił się do gminy o ewentualne wskazanie lokalu, tak jak powiedziałem, zasobów gminnych do utworzenia tego domu samopomocy w Olsztynie. I tu otrzymaliśmy rację, że ma być to budynek przy ulicy Drzymałej w Olsztynie. W związku z tym zarząd wystąpił do gminy o wskazanie formy przekazania na rzecz powiatu olsztyńskiego wyżej wymienionej nieruchomości. I tutaj z posiadanej wiedzy wynika, że sprawa ta analizowana była przez Komisję Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska oraz Komisję Budżetową Rady Miejskiej. Dotychczas nie mamy przekazanej informacji dotyczącej rozstrzygnięcia obu tych kwestii. Wiem, że też tam chodziło jeszcze o sprawę z harcerzami, także nie mamy tego. Jeżeli będziemy to mieli, to też tą sprawę tutaj poruszymy. Jeszcze pan wicestarosta tutaj coś. Dziękuję, proszę. Uzupełniająco mamy tylko ustną informację
że Komisja Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Olsztynie jest zainteresowana przekazaniem tego, odpłatnego przekazaniem tego obiektu w formie użytkowania. Wobec faktu, że występujemy do wojewody o przekazanie gruntów pod inwestycje budowy domu dziecka, mając na uwadze w przyszłości zwolnienie obiektu przy ulicy Kolejowej, byłby to obiekt, który możemy przekazać na ten cel, co nie będzie nas wiązało z zobowiązaniem finansowym wobec gminy Olsztyn. Dziękuję. Proszę, panie starosto, kontynuować. Dziękuję uprzejmie. Aczkolwiek tak jak na wstępie tutaj przekazałem, będziemy czynili starania, aby pozyskać te środki, jeżeli będzie taka oczywiście możliwość też lokalowa. Pan radny Janusz Moskowiak, wniosek o postawienie progu zwalniającego na ulicy Spokojnej, wniosek do gminy. To płynie tylko, że tutaj akurat no, już korzystając z tego, że znamy się dzisiaj, powiem tak, jeżeli jest rada, posiedzenie i sesja rady i gminy, no, też mamy zaproszenie jako radni powiatowi i możemy bezpośrednio też ten temat poruszać. Bynajmniej ja tak robiłem w Przemęcie. Jeżeli... Proszę? Nie, jest swobodne głosy i wnioski. Na... Ale to na końcu, proszę dobrze, kontynuować. Dobrze. No to nie wiem co jest, ale w każdym razie są sołtysi, też mają swoje głosy i radni tak samo na sesjach. Kolejna sprawa w związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu. Chodzi o kwestię związaną tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Zarząd do tego powróci i będziemy o tym temacie rozmawiać. Oczywiście też w obecności pana przewodniczącego Komisji Edukacji. Trzecia sprawa, wniosek o rozwiązanie problemu występowania Barszu Sosnowskiego. Też nie wiem, czy tu chodzi o te Chobienice Belęcin, czy Zakrzewo. Wyjaśnimy tę sprawę, pójdzie to do oczywiście naszego dyrektora z PZD. Wyjaśnią, jeżeli będzie to kwestia dróg gminnych, też tę informację przekażemy do wójta gminy Siedlec. A nie ukrywam, że też zrobimy taką wizję na terenie całego powiatu, czyli nie tylko właśnie na terenie gminy Siedlec, ale też na terenie innych gmin. To, że nasz Wydział Ochrony Środowiska będzie też to zaangażowany. Pan Leszek Grubach, prośba o informację, na jakim etapie są inwestycje w Błocku, Woli Dąbrowieckiej, Adamowie i w Gościeszynie. I zanim oddam głos panu kierownikowi Wydziału Inwestycji, tak jak już wcześniej mówiliśmy o tym domu dziecka, też oczywiście wpłynęły oferty na opracowanie dokumentacji projektowej i już mówię tutaj o BORUI i są dwie oferty i oferta najtańsza to jest na kwotę 12 tysięcy złotych 799 złotych, to jest na dokumentację w BORUI, gdzie mam też zapewnienie pana wójta, że mamy my mieć projekt, a wójt już ma kostkę brukową od 2 lat na ten cel, także to będzie że wspólna inwestycja z gminą Siedlec, ucieszy mieszkańców. Kolejna sprawa, opracowanie dokumentacji projektowej w Chobienicach, też wyłoniono najtańszą ofertę, kwota 5 752 zł. I kolejna rzecz, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Świętnie. I tutaj jest kwota najniższa 130 950 zł. To też jest kwestia do jeszcze negocjacji, bo o czym tak powiedziałem, napisaliśmy pismo do pana burmistrza w tej sprawie o partycypacji w kosztach. Zobaczymy, jak potoczą się dalej losy, ale poza tym prosiłbym o Błocko, Wola Dąbrowiecka i Adamowo i Kościeszyn. Panie kierowniku, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w odpowiedzi na to zapytanie radnego, jeżeli chodzi o miejscowość Błocko, tam jeszcze trwają ustalenia, po której stronie ten chodnik ma iść. Nie jest to sprawa prosta. Będzie spotkanie kolejne na miejscu inwestycji. Będzie poproszony pan sołtys, ma, że tak powiem, swoją koncepcję, z którą do końca się nie zgadzamy, ale mam nadzieję, że rozwiążemy to, żeby mieszkańcy byli zadowoleni i były spełnione przepisy bezpieczeństwa. I jeżeli chodzi o Wolę Dąbrowiecką, tutaj prace na chwilę są wstrzymane z tego względu, że wnioskodawca budowy tego chodnika napisał pismo, że na razie nie posiada wolnych środków w partycypacji w tym zadaniu, które wcześniej deklarował. Jeżeli chodzi o Adamową, do końca czerwca ma być wykonany projekt budowlany, na podstawie którego później geodeta dokona podziałów gruntu.
Jeżeli chodzi o Gościeszyn, na tą chwilę 1 czerwca jest spotkanie na miejscu inwestycji z przedstawicielem Agencji Nieruchomości Rolnych, księdza, w celu okazania granic. Przed decyzją podziałową gruntów. Jest to jeden z etapów uzyskania własności gruntów pod tą inwestycję. Dziękuję. Proszę pana. Kolejne pytanie pana radnego Michała Nowaka dotyczące sprawy związanej z ulicą Stradyńską w Kębowie. Też oddam głos panu kierownikowi. Dziękuję. Jeżeli chodzi o to zadanie, nie jest to proste zadanie. Z tego względu, że pan radny bardzo dobrze o tym wie. Też liczę tutaj na pomoc pana radnego, który też posiada pewne informacje na temat tego. Dziękuję bardzo, czekałem na to. Pomoże to w celu ustalenia ze względu na to, że no, jeżeli chodzi o grunty, będzie trzeba też tam przejąć pod tą inwestycję grunty, rozwiązać odwodnienie terenu. I to nie jest takie proste wbrew pozorom. Dziękuję. Dziękuję. W kolejności pan radny Antoni Janik. Dziękuję. Panie starosto, w przypadku osiedla Skarbonka tam zostały popełnione błędy przez pracowników starostwa i tego tak zostawić nie można. Jest konieczne uaktualnienie mapki z rzędnymi terenu. One się zmieniły i to w sposób znaczny. I póki to ta sprawa nie będzie wyjaśniona, to będzie skutkowało na przyszłość w zakresie planowania i budowy dróg na tym osiedlu i odprowadzenia wód opadowych. Także to jest konieczne. Ja nie ustąpię, panie starosto. Pan musi tam to obejrzeć i nabrać przekonania do sprawy, bo pan się opiera do tej pory o informacje od urzędników, a nie ma pan własnego zdania na ten temat. Także na dzisiaj dziękuję, ale wrócimy do tego. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana starostę. Panie Antoni, powiem tak, zdanie swoje mam. Miałem i będę miał na wszystkie tematy, które dotyczą mojej osoby i mojego działania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałem powiedzieć, że byłem na tym miejscu i pozwolę sobie jeszcze raz przyjechać. Tak akurat byliśmy z składem takiej komisji. Mamy dokumentację zdjęciową i protokół. Chciałem zaznaczyć, że też padał deszcz. Było bardzo też tam podmokłe sprawy na tym terenie. Ale udałem się na to, że pan był też oczywiście zadowolony i też zobaczył tylko. Tylko chciałbym zaznaczyć jedno. Że tak jak powiedziałem, sprawy te prowadzone są w Urzędzie Miejskim, ale jeżeli pan stwierdził tutaj dzisiaj na tej sali, że błąd popełniły osoby będące pracownikami starostwa powiatowego, to proszę powiedzieć mi, kiedy, jakie osoby i w której sprawie, na piśmie i też tą sprawę rozwiążemy, bo mówienie tego i puszczanie, można powiedzieć, w opinię publiczną, że coś jest źle, bo jest źle, to właśnie tak nie powinno być. Ma pan dokumenty, które powinny być przedstawione dotyczące kwestii, który urzędnik wydał złą decyzję, który urzędnik w tej sprawie zawinił. Bo w starostwie pracuje ponad 90 osób i nie chciałbym, aby te osoby poczuły się urażone faktem popełnienia błędu, nie z własnej winy. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze słówko tylko. To już było. Ale proszę. Tak, dziękuję. Panie starosto, ja wpraszam się na audiencję u pana i panu uściśle ten zakres spraw. Dziękuję. Dziękuję. W kolejności pan Michał Nowak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym tutaj zapytać o tą odpowiedź dotyczącą Woli Dąbrowieckiej chodnika. Kto tam był wnioskodawcą, skoro w tej chwili nie posiada środków? No bo tak trochę tego nie rozumiem, że wnioskodawca wnioskował do nas, żebyśmy inwestycje ujęli, a teraz nie posiada środków na to, no to tak chyba coś tutaj mi nie pasuje. No a druga kwestia, no to Woli Dąbrowieckiej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w najbliższym czasie będzie realizowało inwestycję związaną z budową wodociągu. To chyba z tego względu powinno być to odłożone w czasie i najpierw wybudujmy wodociąg, a później dopiero chodnik.
A druga kwestia, no to dotycząca tutaj mojego zapytania, bo dopytuję o to już po raz kolejny. Wiem, że to jest skomplikowane zadanie, dlatego nie powinno to być odkładane w czasie, jeżeli jest to zaplanowane w tegorocznym budżecie. Ja wczoraj poświęciłem trochę czasu, około godziny, żeby opracować zapytanie, projekt zapytania, żeby wybrać projektanta, bo to projektant jest od tego, żeby znaleźć nam rozwiązania techniczne przy tak skomplikowanym temacie. Natomiast no, trzeba najpierw wybrać tego projektanta, no i trzeba mu przynajmniej określić zakres tej inwestycji. No i mówię, mi to zajęło wczoraj około godziny, żeby zmierzyć te odcinki, napisać, co potrzebujemy. No i teraz rola tutaj, przekażę to za chwilę panu Marcinowi, żeby dalej to ruszyło z miejsca, bo zdaję sobie sprawę, że my w tym roku tych pieniędzy, które w budżecie mamy na to zapisane, nie wydamy, ponieważ no mamy za chwilę półrocze. No i tutaj będzie trzeba uzyskać decyzję ZRID-owską i jest to nierealne w tym roku. Z pełną świadomością mówię, nie jesteśmy w stanie tego zadania zakończyć i te środki, które są w budżecie na ten cel przeznaczone, nie będą wydatkowane. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panie starosto. Dobrze, dziękuję. Proszę o przekazanie tej dokumentacji i tych materiałów, jeżeli będzie zagrożony do pana Marcina. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę pan Leszek Grubach. Panie przewodniczący, moje pytanie dotyczyło też tej Woli Dąbrowieckiej, bo to ja byłem wnioskodawcą, żeby się to znalazło w budżecie i teraz jestem też zdziwiony, to co pan Michał zadał to pytanie, że wnioskodawca wycofał to, no to jest w uchwale budżetowej, no budżet przyjmuje Rada, no to trudno powiedzieć, żeby wnioskodawca wycofał to, na jakiej podstawie tylko Rada jest w stanie wycofać te zadanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan Stanisław Piosik. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, mam takie pytanie, jeżeli dobrze to rozumiem, czyli główną przeszkodą nieuruchomienia, czy w ogóle cokolwiek zrobienia ze stacją dializy, to są pieniądze. A jeżeli będzie ogłoszony przetarg na te zadania i będą pieniądze, to jest Pan zainteresowany tym tematem, czy nie? To bym chciał po prostu wiedzieć konkretnie. Tak, konkretnie. Dziękuję. Przepraszam. Proszę panie dyrektorze. Więc odpowiadając wprost, faktycznie taka rozmowa miała miejsce z firmą, która zajmuje się zawodowo, firmą znaną tutaj, no nie będę wymieniał nazwy, zajmuje się prowadzeniem stacji dializ. My jesteśmy zainteresowani, ale oni musieliby przygotować projekt, dokonać wynajmu tych pomieszczeń, a przede wszystkim uzyskać kontrakt z NFZ-em. Bo przecież nikt tego nie będzie finansował z pieniążków prywatnych pacjentów. I dopóki NFZ nie przeprowadzi, nie wyda zgody, no to temat jest, stoi nieruszony. Dziękuję. Proszę. Ja w kontekście tej odpowiedzi pana dyrektora tylko jedno pytanie, bo pan mówi, że były rozmowy z firmą, z tą, która prowadzi stację dializ w Nowym Tomyślu? No bo to nie jest przecież tajemnica żadna, panie dyrektorze. Bo jeżeli tak jest, to rzeczywiście ta firma wcale nie będzie zainteresowana, żeby w Olsztynie otwierać nową stację dializ, bo to jest oczywiste z punktu ekonomicznego i to trzeba otwarcie mówić o tym. Jeszcze raz powtarzam, otwarcie mówię, firma jest zainteresowana. Nie, ja nie wiem, jaką firma prowadzi stację dializ w Nowym Tomyślu, ale ta firma, z którą były prowadzone rozmowy, jest zainteresowana. Dziękuję. Czy ktoś do odpowiedzi i pytań chciałby wnieść uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 12. Wnioski, oświadczenia radnych, informacji. Czy takowe są? Proszę pan radny Janusz Mrozkowiak. Ja mimo wszystko chciałbym prosić pana starostę, żeby parę słów powiedział na temat szykującej się Białej Soboty. Przepraszam, że tak powiedziałem, bo tam akurat uczniowie szkoły podstawowej numer 3 będą występowali i chciałbym bardzo, żeby to przynajmniej przez kamery, bo oglądają nas mieszkańcy, to żeby było w jakiś sposób rozgłoszone. Ale druga sprawa, panie przewodniczący, jeżeli mogę prosić, bo dzisiaj na nasze ręce spłynęły jakieś anonimy i ja bym bardzo, panie przewodniczący, prosił, żeby po prostu na te anonimy nie reagować. Wydaje mi się, że jest tyle możliwości kontaktu z radnym. Ja sam tutaj przecież dzisiaj dwukrotnie mówiłem, że składam interpelację, zapytanie na wniosek konkretnej osoby, mieszkańca naszego powiatu, który się ze mną skontaktował w taki bądź inny sposób, czy telefonicznie, czy w jakiś inny.
każdy mieszkaniec powiatu ma do nas dostęp i może różne sprawy w ten sposób, no powiem kolokwialnie, załatwiać albo po prostu pytać. Ostatnio jest jakiś wysyp anonimów. Muszę Państwu powiedzieć, że sam miesiąc temu otrzymałem anonim, że ktoś mnie zamorduje, strasznie to przeżyłem, więc bardzo bym prosił, żeby Państwo na te anonimy nie reagowali, bo w ten sposób będziemy dawali przyzwolenie na tego typu właśnie sugestie różnych ludzi, którzy chcą po prostu tylko, nie wiem, podburzyć, skłócić i tak dalej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję i z tym apelem zwracam się również do wszystkich radnych i nie tylko. W programie sesji, ale również w tym punkcie oświadczenia nawet nie myślałem, żeby ten punkt poruszać. Jak ktoś chce się bawić, to jest tak duża przestrzeń, 54 km kwadratowe, sobie swobodę znajdzie, gdzie może się pobawić w pisemka. Czy ktoś z Państwa radnych? Proszę, pan starosta. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, powiem tak, na temat anonimów nie będę się wypowiadał, bo nie ukrywam, że co tydzień otrzymuję na kogoś, na jakieś osoby, także też idą do kosza, do niszczarki. Drodzy Państwo, chciałem przedstawić kilka spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu powiatowego. Tak jak kolega Janusz Moskowiak zaznaczył, w sobotę mamy tak zwaną białą sobotę, ale przed tym chciałem Państwu kilka słów powiedzieć na temat właśnie naszej wizyty na Ukrainie. Była to delegacja na zaproszenie mera Litynia w dniach od 12 do 22 maja, no, kwestia podróży. Drodzy Państwo, od 2,5 roku, prawie pełniąc funkcję starosty, no, otrzymałem zaproszenia prawie co roku na takie wyjazdy, no, ale akurat patrząc na kwestie spraw związanych z funkcjonowaniem naszego powiatu, między innymi o szpital i inne rzeczy, które wymagały bardzo głębokiej analizy i działań, nie wyjeżdżałem na żadne wyjazdy, jak i też nie korzystałem z zaproszeń, jak i też delegacji, czy na Litwę, czy na Ukrainę. Do Niemiec wjeżdżało się tylko w sprawach dotyczących spotkań noworocznych, bądź też w sprawie wyjazdu młodzieży. No i w tym roku właśnie też delegacja wyjechała do tego, na tą Ukrainę, ale nie tylko po to, żeby pojechać, ale żeby ustalić pewne sprawy. I dlatego wyjazd był zaprogramowany w ten sposób, aby odwiedzić Lityń, z burmistrzem odwiedzić winnicę, w której, drodzy Państwo, polecam, będą materiały zdjęciowe. Był w winnicy Dzień Europejski, były wszystkie państwa z Unii Europejskiej, przedstawiciele tych państw, były osoby, które też działały na linii współpracy polsko-ukraińskiej. Byliśmy w Kamieńcu Podolskim, gdzie też myślimy o tym, aby nasza młodzież, patrząc na to miasto, które jest od roku 1430, było faktycznie miastem polskim obronnym, ma bogatą historię, gdzie jest na każdym kroku, i nie tylko w Lwowie, czy w tu bliskość naszych, ale na każdym kroku jest ta obcość polska, gdzie spotkaliśmy się z bardzo dużą życzliwością. Mieliśmy też mieć umówione spotkanie z księdzem biskupem, ale akurat wypadły takie pewne tutaj, można powiedzieć, terminy, gdzie biskup miał bodajże bierzmowanie czy coś w tym rodzaju i nie mogliśmy się spotkać. W każdym razie delegacja została bardzo mile, godnie przyjęta przez włodarzy tych terenów i nie ukrywam, że wiele, wiele rzeczy zostało niejako też zobaczone przez delegację. Brała w tym udział pani Łucja, pan przewodniczący Piotr Chorowski i na pewno opinie na temat niektórych spraw są zgoła całkiem inne. Dlatego też, drodzy Państwo, od 22 czerwca będą przebywały na naszym terenie dzieci z Ukrainy, a mer Litynia i władze przyjadą w granicach 29 czerwca. Chciałbym też zaznaczyć, że na terenie Litynia znajduje się Kościół katolicki, gdzie jest też prowadzony przez proboszcza Wasyla, tak? Tak, który świadczył nam też dużą pomoc, jeździł z nami wszędzie i opowiadał o różnych problemach i sprawach dotyczących funkcjonowania. Podjąłem też oczywiście starania, aby ksiądz przyjechał też do nas, odbył kilka spotkań z naszymi księżmi i aby była taka też możliwość, aby była jakaś zbiórka na właśnie tą świątynię, która została niejako oddana w części, bo nie mówię o całej działce, w tym, że też Lityniu. A jeżeli chodzi o ten Dzień Europejski, to powiem tak, że tak barwnego festynu nie widziałem już dawno.
Dlatego też, drodzy Państwo, i jeżeli chodzi o Kamień Podolski, tak samo dużo Polaków i polskości. Także warto też naszym młodym mieszkańcom, uczniom udostępnić tą możliwość, aby wyjechać w najdalsze rejony. Dlatego nad tym pracujemy. Pan kierownik dostał już polecenie, aby przygotować pewien program, może z współpracy ukraińsko-polskiej, aby taka młodzież nasza mogła też tam pojechać. To jest kwestia Ukrainy. Jeżeli chodzi o kwestię Białej Soboty, tak jak pan radny zaznaczył, o godzinie 9 rozpoczęcie, zapraszam Państwa na teren szpitala. Tu pan dyrektor, główny też organizator tej Białej Soboty. W niedzielę, drodzy Państwo, Polszczyńska Dziesiątka. Zapraszam serdecznie wszystkich radnych, bo tak jak Państwo wiecie, wręczanie tych medali jest ponad 800 osób. Jest to dość duże takie utrudnienie. Zapraszam na godzinę, już od godziny 10. Tak będzie bieg małego maratończyka. Później godzina 13:30. Zapraszamy bardzo serdecznie, drodzy Państwo. 30 maja jest wyjazd z sołtysami z powiatu wolsztyńskiego do powiatu polkowickiego, aby przedstawić im pewne działania powiatu na rzecz rad sołeckich, na rzecz sołectw. Jest to wyjazd, zgłoszonych jest ponad 40 sołtysów, z którymi wyjeżdżamy i pokażemy im troszkę inną, można powiedzieć, też działalność dotyczącą możliwości współpracy z samorządem powiatowym. Dlatego ci sołtysi zgłosili się tutaj u pani Kasi, asystenta zarządu, z chęcią tego też wyjazdu. Drodzy Państwo, kolejna rzecz 2 czerwca. Też oczywiście pani Kasia, asystent, wręczy Państwu zaproszenia. O godzinie 18 w sali sportowej Śledzianka będzie powiatowo-gminny festiwal tańca. Pozostałe uroczystości czy imprezy są do oczywiście śledzenia na stronie naszego powiatu, jak i w gazetach. Także bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę, pan Stanisław. Tak, ja mam jedno pytanie, panie przewodniczący. Mogę? Tak, proszę bardzo. Bo pan wspomniał przed chwileczką, mówiąc o wizycie na Ukrainie, co jest bardzo cenne oczywiście, czy rzeczywiście zaproszenie przyszło od mera Byczoka? Tak. Dziękuję. Chciałbym Państwu zaznaczyć, że oczywiście pan Ryszard Kup dobrze wie, że na Ukrainie jest troszeczkę inny podział kompetencji władzy dotyczący samorządów powiatowych, jak i gminnych, jak to w ogóle jest ustosunkowane. Dlatego też byliśmy zaproszeni pana mera. Chciałbym też Państwu powiedzieć, że otrzymałem zaproszenie na poniedziałek na godzinę 10:15 do Kancelarii Prezydenta na Dzień Samorządowców. W poniedziałek udaję się do pana prezydenta Andrzeja Dudy na toże spotkanie. Też chciałem powiedzieć, że jedzie też, otrzymał zaproszenie pan burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis. Jedziemy razem do Warszawy. I korzystając z okazji, myślę, że panem przewodniczącym to na koniec życzenia samorządowcom, ale to już na koniec. Tak? Dziękuję. Proszę, pan radny Stanisław Skorupka. Pan starosta zapraszał mieszkańców powiatu wolsztyńskiego. Ja jako mieszkaniec MOK chciałem zaprosić na 3 czerwca na część kulinarną Szparagów, gdzie Gminny Dom Kultury Biblioteka w Przemęcie organizuje festem konferencję, a my jako producenci i 10 kół gospodyń wiejskich przygotuje tą część kulinarną, w jakich postaciach można spożywać to warzywo. Dziękuję, ale pan jest radny. Proszę powiedzieć, że ta część odbywa się w restauracji Stara Mleczarnia, bo pomylą miejsca i... Proszę? Zanim zamknę sesję, jeszcze z panem starostą. Szanowni radni, szanowni państwo, drodzy widzowie, którzy obserwują 27 lat samorządu w odrodzonej Polsce, już funkcjonuje. Początkowo samorządy gminne, później odrodzony samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki. Ile w ramach szeroko pojętej samorządności można było zrobić w myśl zasady my decydujemy
o sobie, o tym, co robimy, to na każdym kroku doświadczamy, widzimy. Że czasami mamy różnice zdań, to jest też budujące, ale cieszyć się należy, że w historii samorządności powiatowej prowadzimy to do przodu. Myślę, że sami tak oceniając we właściwym kierunku, a mieszkańcy nas ocenią, że czynimy dla dobra powiatu. Także w imieniu Prezydium Rady Powiatu Wolsztyńskiego, wszystkim samorządowcom zgromadzonym tutaj i słuchającym nas z okazji Dnia Samorządowca, wszystkiego najlepszego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego chciałbym wszystkim pracownikom samorządowym, samorządowcom z okazji Dnia Samorządowca złożyć najszczersze życzenia, przede wszystkim zdrowia, spokoju, realizacji zamierzonych celów i korzystając z tego, że dzisiaj właśnie mamy sesję Rady Powiatu, chciałbym i korzystamy z dobrodziejstw techniki, chciałbym te życzenia złożyć wszystkim samorządowcom naszego powiatu, jak i też wszystkim w całej Polsce. Dlatego jeszcze raz, moi drodzy, wszystkiego co najlepsze i życzę, aby kolejny dzień był tym dniem, który wpływa na rozwój wszystkich jednostek samorządowych i struktur samorządu powiatowego, gminnego, jak i wojewódzkiego. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję. Można, Panie Przewodniczący? Panie Starosto? Tak. Jesteśmy na etapie życzeń samorządowych, a ja powiem tak, dzisiaj jest Wigilia Dnia Matki. Wszystkim mamom wszystkiego dobrego. Dobrze. I matki w samorządzie też pracują, także bardzo dobrze. Także również dziękuję. Zamykam obrady 35. sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego. Dziękuję.